Ich möchte gerne heute Abend etwas sagen über unser Miteinander als Gläubige. Chciałbym dzisiaj wieczorem coś powiedzieć na temat naszego bycia wspólnego razem jako wierzący. Der Anlass für den Text, den wir in der ersten Stunde lesen, ist eher negativ. Ten powód, jakby dla którego będziemy czytać fragment dany z Słowa Bożego, jest jednak negatywny. Während der ganze Zusammenhang des Textes für die zweite Stunde ein positiver ist. Podczas gdy cały sens, kontekst tekstu, który mamy na drugą godzinę przewidziany, jest pozytywny. Wenn es das Miteinander der Gläubigen, der Brüder, der Schwestern, der Diener geht. Jeśli chodzi o nasze bycie wspólne razem jako braci i sióstr, dann gibt es wohl keinen Ort oder kein Zusammensein von Gläubigen, wo es nicht an der einen oder anderen Stelle auch einmal hakt. To nie ma właściwie takiego miejsca ani chwil, w którym jednak nie byłoby takich momentów, gdzie coś jakby iskrzy pomiędzy nami. Und da besteht immer eine Gefahr. I powstaje wtedy pewne niebezpieczeństwo. Nämlich, dass ich für meinen Bruder und meine Schwester zuhöre. I jest takie niebezpieczeństwo, że jakby skieruję swój słuch na mojego brata czy siostrę. Und ich nach so einer Stunde genau weiß, was mein Bruder oder meine Schwester ändern sollte, könnte. Und dass ich nach einer solchen Stunde, nach einem solchen Vortrag dann sehr gut weiß, was mein Bruder, meine Schwester ändern sollte oder könnte. Ja po na przykład takim wykładzie jestem skłonny bardziej widzieć to, co mój brat albo moja siostra powinien zmienić. Aber damit, mit einer solchen Haltung profitiere ich selbst nicht. Ale przy takim nastawieniu to ja sam niestety nic z tego nie mam. Wenn ich nicht versuche, Gottes Wort für mich anzuwenden. Jeśli ja sam nie spróbuję po prostu zastosować tego Słowa Bożego do mnie. Das betrifft uns alle. I to dotyczy nas wszystkich. Weil wir alle diese Neigung haben. Ponieważ my wszyscy mamy ku temu skłonność. Und ich erinnere mich, wie mal ein Vortrag zu dem Thema von der Gesinnung inmitten der Gläubigen gehalten wurde. I ja sobie przypominam pewien wykład, który był kiedyś odbył się na temat właśnie usposobienia pomiędzy wierzącymi. Wo es eine gewisse Spannung, gewisses Gegeneinander gab. Gdzie istniały w tamtym momencie pewne napięcia, pewne poróżnienia pomiędzy wierzącymi. Und nach dem Vortrag eine Reihe von Brüdern betete, die sich bestätigt fühlte. I pewna część braci po takim wykładzie po prostu się modliła, taka część po prostu, która czuła się jakby zobowiązana, czuła, że tak jest. Und man dann fast den Eindruck hatte, dass die andere Gruppe dann auch beten musste, deutlich zu machen, sie fühlten sich auch bestätigt. I można było też odnieść wrażenie, że musiałaby się także reszta tych słuchaczy wtedy modlić, że to tak samo u nich znajduje potwierdzenie. Aber so trifft Gottes Wort nicht mein Herz und mein Gewissen. Ale tak właściwie to nie trafia Słowo Boże w ten sposób do mojego serca i sumienia. Wenn ich nicht mich persönlich unter das Wort stelle. Jeśli to nie ja sam osobiście poddam się pod to Słowo. Wir lesen einige Verse aus 1. Korinther 3. My chcemy teraz przeczytać kilka wersetów z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdział. Erste Korinther 3, die Verse 1 bis 17. Pierwszy Koryntian, 3 rozdział, wiersze od 1 do 17. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, ani jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost.
Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Die Versammlung in Korinth war eine besondere Versammlung. Zgromadzenie w Koryncie było szczególnym zgromadzeniem. Außer der Versammlung in Ephesus gab es keine Versammlung, wo Paulus so ausführlich und intensiv gearbeitet hat. Oprócz zgromadzenia w Efezie nie było żadnego innego zgromadzenia, w którym by apostoł tak bardzo pracował. Normalerweise war er einige Tage, Wochen an einem Ort und zog weiter in seiner Missionsreise. W normalnych przypadkach takich zwyczajnych był po kilka dni na danym miejscu i potem udawał się dalej w drogę. Aber in Korinth war er 18 Monate, anderthalb Jahre. Ale właśnie w Koryncie był 18 miesięcy, czyli półtorej roku. Offensichtlich hatte Paulus großen Respekt vor diesem Auftrag. Najwidoczniej, w widoczny sposób oglądamy, że Paweł miał pewien respekt przed tym zadaniem. In Kapitel 2, Vers 3 schreibt er, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. W rozdziale 2, 3 wiersz czytamy, i przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Es war ein Ort, wo geistige Strömungen einen besonderen Wert hatten, Philosophie und solche Dinge. Było to miejsce, w którym szczególnie takie duchowe, myślowe naleciałości miały miejsce. Mianowicie źródłem tego była filozofia. Aber Gott hatte ihm gesagt, man kann das in der Apostelgeschichte nachlesen. Ale Bóg powiedział do Pawła, można to przeczytać w Dziejach Apostolskich. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja mam wiele ludu w tym mieście. Und so hat er gearbeitet trotz seiner Sorgen. I on pracował w tym mieście pomimo swojej troski. Und offensichtlich gab es ein großartiges Ergebnis seines Werkes. I widoczny był też ten cudowny wynik jego też wielkiej pracy. Eine große Versammlung entstand an diesem Ort. Ponieważ wielkie, duże zgromadzenie powstało na tym miejscu. Eine Versammlung, von der er in Kapitel 1 sagen kann hier. Było to zgromadzenie, o którym w rozdziale pierwszym może on powiedzieć. Vers 7, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel hatten. Że w 7 wierszu czytamy tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski. Ob es das jemals wieder gegeben hat, ist zweifelhaft. Czy to kiedykolwiek gdzie indziej miało miejsce, jest wątpliwe. Aber in dieser Versammlung gab es jede Gabe. Ale w tym właśnie zgromadzenie był wszelki dar. Nicht nur Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja, więc nie tylko ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Sondern wie wir in 1. Korinther 12 und auch Römer 12 lesen, eine ganze Fülle von verschiedenen Gnadengaben. Ale jak czytamy w 12. rozdziale tego listu, jak też w 12. rozdziale listu do Rzymian, była tam pełnia darów obecna. Gnadengaben sind, wie das Wort schon sagt, ein Geschenk Gottes. Dar łaski, jak to słowo nam określa, jest to pewien prezent Boży. Das heißt, eine Gabe kann ich mir nicht erarbeiten, sondern sie ist von Gott gegeben. A więc daru czy takiego prezentu nie mogę sobie wypracować, on po prostu jest dany od Boga. Und genau das ist so ein wenig symptomatisch für die Situation in Korinth gewesen. I to było takim symptomem oceny tej sytuacji obecnej w Koryncie. Gott hat ihnen alles geschenkt. Bóg dał im wszystko.
Das liest man in Kapitel 1, Vers 4 bis 9. To można przeczytać w rozdziale pierwszym. 1, Vers 4 bis 9. Od 4 do 9 wiersza. Aber das, was sie geistlicherweise daraus gemacht hatten, ale to, co oni w duchowy sposób z tego zrobili, war mehr oder weniger mangelhaft. To było mniej lub bardziej wybrakowane. Das erinnert uns doch so ein wenig an unsere eigene Situation. To przypomina nam przynajmniej nieco o naszej sytuacji. Was hat Gott uns nicht alles geschenkt in dem Herrn Jesus? Czyż przecież wszystko nam Bóg nie podarował w Panu Jezusie? Und selbst in der heutigen Zeit des Niedergangs gibt es immer noch solche Gaben, die der Herr gegeben hat. I nawet w obecnym teraz czasie upadku są przecież dary, które dał Pan. Aber wie ist unser geistlicher Zustand in Wirklichkeit? Ale jaki jest w rzeczywistości nasz duchowy stan? Im Allgemeinen entspricht er nicht den großartigen Geschenken, die Gott uns gegeben hat. W ogólności on nie odpowiada tym Bożym darom, które Bóg nam dał. So kann Paulus in diesem Brief auch nicht für irgendetwas danken, was in dem Herzen oder in dem Leben der Korinther vorhanden war. A więc Paweł generalnie nie mógł tak naprawdę dziękować za to, co było obecne w życiu Koryntian. Sondern nur für das, was Gott geschenkt hat. Lecz jedynie mógł dziękować za to, co Bóg im po prostu dał. Und ab Kapitel 1, Vers 10 geht er sehr schnell auf die Probleme in Korinth ein. Już od 10 wiersza pierwszego rozdziału przechodzi on do problemów obecnych w Koryncie. Und er spricht von Spaltungen, die an diesem Ort waren. I mówi o podziałach, które były obecne na tym miejscu. Sie versammelten sich, Vers 12, 1, Vers 12, hinter Paulus, Apollos, Kephas und Christus. W 12 wersecie czytamy, a mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Es ist schon schlimm, dass man einzelne Personen, einzelne Diener zum Kopf einer Gruppe macht. Jest to niestety złe, jeśli pojedyncze sługi, pojedyncze osoby czyni się jako przywódców danych grup. Aber es ist noch trauriger, wenn man auch den Herrn Jesus selbst zu dem Haupt, zu dem Kopf einer Gruppe inmitten der Gläubigen macht. Ale jeszcze trudniejszym jakby staje się to, że nawet Pana Jezusa czyni się głową jakiejś określonej grupy. Ich bin sicher, dass diese Gruppe sich als die geistlichsten fühlten. Ja myślę, że właśnie ta grupa akurat, czyli ci, którzy nazywali się Chrystusowi, czuli się najbardziej duchowi. Wir folgen nicht Paulus, wir folgen nicht Petrus, sondern Christus. My przecież nie idziemy za Pawłem, my nie idziemy za Apollosem czy za Kefasem, my idziemy za Chrystusem. Sie fühlten sich geistlich. Oni czuli się duchowi. Aber in Wirklichkeit, ale w rzeczywistości sah es genau anders aus. Wyglądało to zupełnie inaczej. Hatte Christus nicht Paulus und Petrus und Apollos begabt? Czyż Chrystus nie obdarował i Pawła, i Apollosa, i Kefasa? Benutzte Gott nicht, der Herr Jesus nicht, gerade diese Diener zum Segen der Versammlungen? Czyż Pan Jezus nie używał akurat tych sług dla błogosławieństwa zgromadzeń? So zeigten letztlich alle Gruppen, die sich hinter irgendwelchen Häuptern versammelten, dass sie ungeistlich waren. A więc już przejawiali ci, którzy gromadzili się za głowami poszczególnymi osobami swój nieduchowy stan. Dieses Thema greift Paulus jetzt in dem von uns gelesenen Abschnitt noch einmal auf. I właśnie ten temat apostoł Paweł podejmuje raz jeszcze w tym przeczytanym przez nas fragmencie dzisiaj. Wir haben das ja gelesen von denen, die sich hinter Paulus und anderen versammelten. My żeśmy właśnie czytali o tych, którzy jakby gromadzili się wokół Pawła i innych osób. Aber bevor er darauf eingeht, spricht er über zwei grundlegende Punkte. Ale zanim on do tego przechodzi, mówi o dwóch zasadniczych punktach. Das eine ist, er spricht von der Botschaft oder der Predigt des Kreuzes. Jedno jest to, że mówi o tym poselstwie czy mowie krzyża. Und das zweite ist, er spricht von der Wirkung und der Kraft des Heiligen Geistes. I następnie mówi o działaniu i mocy Ducha Świętego. Was ist die Predigt des Kreuzes? Co to jest mowa o krzyżu? Es ist eine Predigt, die für die Juden ein Anstoß war. Była to mowa, która dla Żydów była zgorszeniem. Und die für die Heiden, also für die, ja, für die Griechen eine Torheit war. A dla Greków było to głupstwo. Es ist also etwas, was verächtlich ist in dieser Welt. A więc jest to coś, co jest pogardliwe w tym świecie. Seht ihr, die Korinther wollten groß sein. Wiecie, Koryntianie chcieli być wielcy. Deshalb versammelten sie sich hinter besonderen Leuten.
Dlatego gromadzili się właśnie za konkretnymi danymi osobami. A apostoł pokazuje im, że ta mowa o krzyżu ona czyni nas całkowicie małymi. Solange ich mich wichtig und groß fühle, tak długo jak ja czuję się ważny i wielki, werde ich mich vergleichen mit meinen Mitgeschwistern, będę się porównywał zaraz z moimi współwierzącymi, werde ich versuchen, der größere, der bessere, der begabtere zu sein. I będę próbował być tym większym, tym lepszym, tym bardziej obdarowanym. Wenn ich aber die Predigt des Kreuzes als prägendes Merkmal meines Lebens sehe, jeśli jednakże widzę tą mowę o krzyżu jako rzeczywiście wyraz prawdziwie mojego życia, dann teile ich die Schmach dessen, der gekreuzigt worden ist, to ja dzielę tą hańbę tego, który został ukrzyżowany, und dann bin ich selber der Verachtete und brauche nicht groß zu sein. To sam staje się w tym momencie w tym poczuciu wzgardy i nie potrzebuje być wielkim. Das zweite ist, dass Paulus dann von der Kraft des Geistes Gottes spricht. Następnie Paweł mówi jako ten drugi punkt o mocy Ducha Świętego. Das ist Kapitel 2. To jest rozdział drugi. Und da zeigt er, in was für einer einzigartigen Weise der Geist Gottes die ewigen Ratschlüsse Gottes weitergegeben hat und inspiriert dann auch den Korinthern vorgestellt. Pokazuje Paweł, że Duch Święty w sposób inspirowany dał również Koryntianom przekazy Boże, aby one były po prostu zachowywane. Es ist die Kette, wie man das mal bezeichnet hat, der Inspiration. To jest ten jakby można określić taki łańcuch inspiracji. Sich damit zu beschäftigen ist sehr lohnenswert. Zajmować się tym jest rzeczywiście bardzo wartościowym. Weil wir gar nicht dankbar genug dafür sind, was Gott getan hat mit den Ratschlüssen, die ewig verborgen waren, um sie uns mitzuteilen. Ponieważ z reguły jesteśmy mało wdzięczni za te Boże plany i zamiary, które Bóg powziął w wieczności. Dieses Thema aber zeigt uns, ten temat jednakże pokazuje nam, dass alles, was wir in den Händen besitzen, von Gott und seine Gnade ist. Że wszystko, co posiadamy w rękach, jest od Boga i pochodzi jedynie z Jego łaski. Denn kein Mensch ist auf die Gedanken gekommen, die Gott in seinem Herzen hatte. Ponieważ żaden człowiek nie mógł w ogóle wejść na takie myśli, jakie Bóg miał w swoim sercu. Der Apostel hatte das in Kapitel 1 sogar schon einmal direkt formuliert. On, apostoł Paweł w pierwszym rozdziale nawet sam to wyraźnie sformułował. In Vers 21 sagt er, w 21 wersecie mówi on, denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości. Das heißt nichts anderes, als dass Gott ausdrücklich verhindert hat, dass die Welt in der Lage ist, die Weisheit Gottes zu erkennen. To wyraźnie pokazuje nam, że Bóg zapobiegł temu, aby świat mógł poznać mądrość Bożą. Und auch wir können die Weisheit Gottes nicht durch eigene Kraft erkennen. Tak samo i my nie jesteśmy w stanie poznać mądrości Bożej z własnej siły. Sondern Kapitel 2 Vers 10, es ist der Geist, der alles auch die Tiefen Gottes erforscht. Ale w drugim rozdziale w 10. wierszu pokazuje nam, że to jest Duch właśnie, który to czyni, bo on bada wszystko, nawet głębokości Boże. Und deshalb diese Schätze des Reichtums Gottes uns durch Apostel weitergegeben hat. Dlatego te skarby bogactwa Bożego podał nam właśnie przez apostołów. Wir alle sind Empfänger davon. My jesteśmy tymi adresatami, przyjmującymi to. Und haben überhaupt keinen Grund, uns irgendetwas zu rühmen. I nie mamy żadnego powodu w ogóle, aby się czymkolwiek szczycić. Denn es ist allein der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir diese Dinge kennen dürfen. Bo jest to jedynie zasługą Bożej łaski, że my te rzeczy możemy znać. Und jetzt muss der Apostel den Korinthern sagen, i teraz apostoł Paweł musi powiedzieć Koryntianom, ich kann aber zu euch nicht reden als zu Geistlichen. Ja nie mogłem do was mówić jako do duchowych. Trzeci rozdział. Kapitel 3, Vers 1 haben wir das od pierwszego wiersza. Ich habe diese Ratschlüsse Gottes, die sind mir offenbart worden, mir dem Apostel. Ja posiadałem jakby te zamiary, plany Boże, które były mi objawione jako apostołowi. Aber euch kann ich die nicht offenbaren. Ale ja wam nie mogłem ich objawić, ukazać. Euch kann ich die nicht weitergeben. I wam nie mogłem tego podać dalej. Weil ihr zwar meint, geistlich zu sein, bo wy owszem sądziliście, że jesteście duchowi, aber fleischlich seid. Ale byliście cieleśni.
weil ihr euch aller möglichen Personen und Dinge rühmt. Ponieważ różnorakimi osobami i rzeczami szczyciliście się, aber in den einfachsten Bereichen eures Glaubenslebens, des täglichen Lebens versagt. Ale w najprostszym zakresie waszego życia wiary, mówi Paweł do Koryntian, zawiedliście. Er führt das in den nächsten Kapiteln immer weiter aus. I on to dalej prowadzi ten temat w kolejnych rozdziałach. Er sagt ihnen hier, ich muss zu euch reden als zu Unmündigen, das heißt als zu Babys. Ale dalej w pierwszym wierszu mówi, lecz mówiłem jako do niemowląt. Stellt euch das mal vor, die Korinther, sie meinten, die Größten zu sein. Wyobraźmy sobie to, że Koryntianie uważają się za wielkich. Sie meinten, die Dinge wirklich erkannt und erfasst zu haben. Oni sądzili, że te rzeczy poznali i rzeczywiście je pojmowali. Zu wissen, wie man Gottes Gedanken, soweit sie sie kannten, auf das Leben anwenden muss. I na tyle, ile je znali, byli zobowiązani je stosować też w swoim życiu. Das, mit anderen Worten, sie hielten sich für Erwachsene. I nawet uważali się za tych dojrzałych, tych dorosłych. Und Paulus sagt ihnen, ihr seid aber Babys. Ale Paweł jednak mówi do nich, ale wy jesteście jak niemowlęta. Wenn der Herr das uns sagen müsste, wie würden wir reagieren? Ale gdyby takie coś Pan miał do nas skierować, właśnie takie słowa, jak my byśmy zareagowali? Man kann dagegen aufbegehren. Być może można by się było sprzeciwić. Oder man kann sein Leben ändern. Albo można rzeczywiście swoje życie zmienić. Das war der Wunsch des Apostels für die Korinther. To było życzeniem Pawła w stosunku do Koryntian. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise. Ja poiłem was mlekiem, w drugim wierszu czytałem, nie stałym pokarmem. Ähnlich muss vermutlich derselbe Schreiber den Hebräern das sagen. Podobnie musiał to skierować takie słowa pisarz listu do Hebrajczyków. Sie hatten sich wieder zurück zum Gesetz gewendet. Ponieważ oni skierowali się znowu w kierunku zakonu. Und er sagt den diesen Christen aus dem Judentum. I on mówi do tych chrześcijan pochodzących z żydostwa. Eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein, aber ich muss euch jetzt wieder die Milch des Babys geben. Właściwie to powinniście już być nauczycielami, a ja muszę wam podawać mleko. Hier bei den Korinthern war das etwas anders. U Koryntian było to troszeczkę inaczej. Sie wussten alles. Oni wiedzieli wszystko. Aber in ihrem praktischen Leben spielte Gott nicht die erste Rolle. Ale w ich praktycznym życiu Bóg nie odgrywał pierwszej roli. Ihr seid noch fleischlich. Bo jeszcze go przyjąć nie możecie. Zwei am Ende. Zwei am Ende. Oder drei am Anfang. Trzeci wiersz, początek. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Jemand ist fleischlich, wenn er nicht durch den Geist Gottes geprägt wird. Ktoś, kto jest cielesny, czyli nie jest jego życie wyrażone przez Ducha Świętego. Sondern wenn das Fleisch die alte Natur, das prägende Element des Lebens ist. Ale że to stara natura jest tym wyrazem jego życia. Wenn ich Gottesfurcht das Thema meines Lebens ist. Jeżeli rzeczywiście bojaźń Boża jest zawartością mego życia. Sondern die Freuden in dieser Welt. Ale nie jest tak właśnie, że bojaźń Boża jest zawartością mojego życia, ale radości tego świata. Das können Begierden sein. To mogą być różne pożądliwości. Das kann Hochmut sein. To może być pycha. Jedenfalls das, wo Gott nicht das prägende, die prägende Person ist. W każdym razie wszystko nie to, że to Bóg nie jest tym wyrazem naszego życia. Und er begründet das hier in Vers 3 damit. I on to uzasadnia w wierszu trzecim. Dass er von Neid und von Streit spricht. Ponieważ skieruje do nich słowa, że jest zazdrość między nimi i kłótnia. Die Korinther verglichen sich miteinander. Koryntianie porównywali siebie nawzajem ze sobą. Und der eine gönnte dem anderen nichts. Der eine gönnte dem anderen nichts. Jeden, jakby to było, gönnte. Gönnen. Also. Jak? Nie lubiał? Jeden nie lubiał drugiego. Das heißt, wenn der andere reich war, dann neidete man ihm das. Aha. Jeżeli ktoś na przykład z nich był bogaty, to ten drugi zazdrościł mu tego. Wenn der eine eine Gnadengabe hatte und ich nicht, dann war ich neidisch darauf. Jeśli z kolei inny miał jakiś dar łaski, to ten drugi zazdrościł mu tego.
Wenn der andere Erfolg hatte im Beruf, dann neidete ich ihm das. Z kolei, jeśli ktoś inny miał pewne powodzenie, na przykład w pracy, to ten drugi z kolei mu też zazdrościł. Und dasselbe kann inmitten der Gläubigen sein. I to samo może się dziać pośród wierzących. Ich meine jetzt nicht nur diese Eigenschaften, die ich aufgezählt habe. To nie chodzi mi tylko o te cechy, które ja teraz wymieniłem. Sondern ich kann auch neidisch auf den Dienst sein meines Bruders. Bo ja mogę być zazdrosny w stosunku do służby mojego brata. Ich kann neidisch sein darauf, wie er angenommen wird im Unterschied zu mir in seinem Dienst. Bo mogę być zazdrosny o to, że jego służba jest przyjmowana na przykład w porównaniu ze mną. Dass man ihn fragt und nicht mich. I że na przykład jego się o coś pyta, a mnie nie. Das Vergleichen ist eine ganz üble Wurzel in dem Leben eines Gläubigen. Porównywanie w ogóle jest już takim złym korzeniem w życiu wierzącego. Ich möchte auf zwei Briefe zu sprechen kommen, wo das ausführlich behandelt wird. Ja chciałbym przejść do dwóch listów, gdzie to jest omówione. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 4 davon. List Jakuba 4 jest o tym mowa. Da spricht Jakobus einen längeren Teil dieses Kapitels von diesem Problem. On dłuższą część tego rozdziału czwartego mówi na temat tego problemu właśnie. Kapitel 4, Vers 1. Od czwartego rozdziału, od pierwszego wiersza. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Skądże spory i skąd walki między wami? Stellt euch vor, da wird den Christen wird gesagt, es ist wie Krieg unter euch. Wyobraźcie sobie, to jest mowa do chrześcijan, że między wami jest jakby wojna. Ein echtes Gegeneinander. Takie prawdziwe przeciwko sobie bycie. Die Ursache aus euren Begierden. To pochodziło i były skutki z waszych pożądliwości. Und dann in der Mitte von Vers 2, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Nawet w drugim wierszu czytamy: zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Ihr mordet und neidet, nee, das habe ich, und ihr streitet und führt Krieg. Walczycie i spory prowadzicie. Und dann sagt er weiter, dass der Neid unter ihnen herrschte. Und dann führt er weiter fort, dass Neid bei ihnen vorhanden war. Ja, ich verstehe also. In Vers 5. Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? W piątym wierszu następnie mówi: zazdrośnie chce mieć, albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi: zazdrośnie chcą mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w was mieszkanie. Vers 5b. Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Etwas anders steht bei uns. Er stellt bei den Empfängern seines Briefes fest, dass da Neid und Streit war. W każdym razie apostoł stawia tutaj pisarz tego listu, że była kłótnia i zazdrość na pierwszy plan. Und er zeigt ihnen, dass ihre Haltung eine falsche war. I pokazuje, że postawa ta była niewłaściwa. Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn. Dziesiąty wiersz, uniżcie się przed Panem. Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wiersz 6, druga połowa. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wenn ich mich selbst wichtig nehme. Jeśli ja sam stawiam siebie jako ważnego. Wenn ich jemand sein möchte unter den Gläubigen. Jeśli ja chcę być kimś lub czymś pośród wierzących. Dann muss ich einen höheren Platz haben als mein Bruder, meine Schwester. To chcę mieć koniecznie wyższe wtedy miejsce niż mój brat czy siostra. Und dann werde ich ihm oder ihr alles neiden, wo er oder sie besser ankommt, mehr hat. I w tym momencie będę zazdrościł temu mojemu bratu czy siostrze, jeśli on nagle w jakimś momencie będzie lepiej postrzegany. Und anscheinend hat das von Anfang an zu Problemen unter den Christen geführt. I właściwie od początku, można powiedzieć, doprowadziło to do wielu problemów pośród chrześcijan. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 1. Z kolei Piotr pisze w pierwszym liście Piotra. 1. Petrus 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Ich kann auch negativ über meinen Bruder, meine Schwester reden. Ja mogę mówić negatywnie na temat mojego brata lub siostry. Und denjenigen dadurch herabsetzen. I takiego kogoś po prostu poniżać. Petrus fährt dann fort und sagt, ihr sollt lieber begierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Ale Piotr kontynuuje swoją mowę i mówi,
jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Piotr. Bei ihm ist die Milch ein positives Element. Drugi rozdział, drugi wiersz. I u niego jest to po prostu widziane jako pozytywny element. Das heißt, bei ihm ist die Milch nicht wie bei den Korinthern die Babynahrung. To mleko tutaj nie jest tak widziane jak w liście do Koryntian jako ten pokarm dla niemowlaka. Sondern ein Symbol für das Wort Gottes, das uns nähren soll. Ale jest tutaj użyte jako symbol słowa Bożego, które nas karmi. Ist das meine Nahrung, das Wort Gottes? Czy moim pokarmem jest Słowo Boże? Wenn ich mich durch das Wort Gottes nähre, jeśli ja odżywiam się Słowem Bożym, dann werde ich nicht groß sein. To nie będę wtedy wielkim. Denn dann sehe ich, wie oft ich versage. Bo ja wtedy rzeczywiście widzę, jak wielce zawodzę. Und werde mich darunter beugen. I będę się uniżał raczej. Dann sehe ich, wie der Herr mir hilft, trotz meines Versagens. Będę widział, jak to Pan mi pomaga, pomimo moich upadków. Und das gibt mir Hoffnung, weiterzumachen. I to będzie dawało mi wciąż nadzieję dalej tak czynić. Und auch das Bewusstsein zu haben, dass es meinem Bruder, meiner Schwester ja letztlich nicht anders geht. I będę miał tą świadomość, że u mojego brata czy siostry jest tak samo. Paulus fährt jetzt in unserem Kapitel fort. Paweł z kolei kontynuując w naszym rozdziale mówi dalej. Und spricht dann davon, dass wenn der eine sich für den Paulus entscheidet, der andere für den Apollos. W czwartym wierszu mówi, albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowi. Sagt er, benehmt ihr euch nicht wie die Menschen ungläubig um euch herum? To czyż wy nie zachowujecie się jak niewierzący ludzie wokół was? In dieser Welt ist das üblich. Bo przecież w świecie jest to zwyczajna rzecz. Da hat jeder seinen Fußballverein. To każdy ma swój związek, drużynę piłkarską. Oder seinen Musiker. Albo jakiegoś muzyka. Oder sonst ein Idol. Albo w ogóle jakiegoś idola. Und hinter dem versammeln sich alle. I za nim gromadzą się ludzie. Aber wir als Christen doch nicht. Ale my przecież jako chrześcijanie nie. Wir haben doch nicht ein menschliches Christentum. My nie mamy jakiegoś ludzkiego chrześcijaństwa. Sondern eins, das durch Gottes Wort und durch den Herrn Jesus geprägt ist. Ale chrześcijaństwo, które jest wyrażone przez Pana Jezusa i Jego Słowo. Wer sind denn Apollos und wer sind Paulus? Któż to jest apostoł? Któż to Apollos? A któż to jest Paweł? Das sind doch einfach nur Diener. To są po prostu tylko słudzy. Diener, die selber einem Herrn gehorsam sein müssen. Którzy powinni i muszą być posłuszni swemu Panu. Was für ein Sinn, sich hinter solchen Dienern zu versammeln? Jaki więc sens leży w tym, aby za takimi sługami się zgromadzać, czy do nich? Zweitens sind es nicht nur Diener, sondern es sind solche, denen etwas gegeben worden ist. To nie tylko po drugie są słudzy, ale także takie osoby, którym zostało coś dane. Was rühmst du dich eines Paulus? Dlaczego szczycisz się Pawłem? Wo doch das, was Paulus lehrt, ihm selber nur als Geschenk gegeben worden ist, nicht von ihm kommt. Przecież skoro to, co Paweł uczy, to nie pochodzi od niego samego, ale zostało mu to podarowane. Drittens, Vers 6. Trzeci rozdział, szósty wiersz. Sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Wachstum gegeben. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Wir stehen doch nicht gegeneinander, Apollos und ich, sagt Paulus. Paweł mówi, przecież my nie stoimy przeciwko sobie w stosunku do Apollosa, Paweł mówi. Wir sind solche, die einfach ihre Aufgabe wahrnehmen. Jesteśmy tylko tymi, którzy widzą swoje zadanie. Und jeder hat seine eigene Aufgabe. I każdy ma swoje własne zadanie. Ich komme doch nicht mit dem Apollos in die Quere. Ja nie wchodzę w szranki z Apollosem. Meine Aufgabe ist zu pflanzen, seine ist zu begießen. Bo moje zadanie jest sadzić, a jego podlewać. Wir ergänzen uns doch. My przecież się uzupełniamy. Wie könnt ihr uns gegeneinander stellen? Więc jak możecie się stawiać przeciwko sobie? Und das tut ihr damit, wenn ihr euch hinter einzelnen versammelt. I to czynicie właśnie wtedy, kiedy wy opowiadacie się za każdym z nich jednorazowo. Dann stellt ihr nicht nur euch selbst gegeneinander? To wtedy nie stawiacie się nie tylko przeciwko sobie, sondern auch die Diener gegeneinander. Ale także i sługi stawiacie jako przeciwnych sobie. Und vergesst dabei nicht, Gott hat das Wachstum gegeben. Ale pamiętajcie to, Bóg daje wzrost, pisze Paweł. Ich kann noch so viel pflanzen. Ja mogę tak wiele sadzić. Und Apollos kann noch so viel begießen. A Apollos może jeszcze więcej podlewać. Wenn Gott nicht das Wachstum geben würde, dann wäre gar nichts los. Ale jeśli Bóg nie dałby wzrostu, to nic z tego nie będzie. Das heißt, es kommt weder auf mich noch auf Apollos an. A więc nie chodzi o apostoła, o Pawła czy Apollosa. Sondern es kommt auf Gott an. Lecz chodzi po prostu o Boga. Dann sagt er viertens. Po czwarte mówi. Also ist weder der pflanzt etwas noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt.
A więc, a zatem nie ten, ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Wir sind nichts, sagt er. On mówi, jesteśmy niczym. Was für eine Torheit, sich hinter jemand zu versammeln, der selber nichts ist. Jak można się za kimś zgromadzać, który jest nikim tak naprawdę? Jest to głupotą. Und gilt das nicht für uns alle? Czy to nie dotyczy nas wszystkich? Wir alle sind in diesem Sinn Diener des Herrn. My jesteśmy w tym sensie wszyscy sługami pańskimi. Und in dem Sinn dieses Verses nichts. I również w sensie tego wersetu też i nie jesteśmy. Was für eine Torheit wäre es da, sich gegeneinander zu stellen. Jaka właściwie głupota stawiać siebie przeciwko sobie. Hinzu kommt fünftens. Dochodzi piąty punkt. Dass der pflanzt und der begießt eins sind. Bo ten, co sadzi, ósmy wiersz, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. Ihr wollt uns aufteilen. Wy chcecie się dzielić. Aber wir gehören zusammen. Ale my należymy do siebie. Apollos tut seinen Dienst, ich tue meinen Dienst und beides ist nötig. Apollos czyni swoją służbę, ja czynię swoją służbę, mówi Paweł, obydwie rzeczy są konieczne. Wir beten füreinander. My modlimy się jedni za drugimi. Wir dienen füreinander. My służymy jedni drugim. Wir sind eins. My jesteśmy jedno. Und gilt das in nicht viel höherem Maß für uns als Gläubige insgesamt? A czyż nie dotyczy to jeszcze w większej mierze dla nas wszystkich wierzących jako jedną całość? Ist der Herr Jesus nicht nach Johannes 12 oder 11 gestorben, um die Kinder Gottes in eins zu versammeln? Czyż Pan Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Jana nie czytamy, umarł po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże? Was für eine Torheit, aus dieser Einsheit, aus dieser Einheit dann zwei gegeneinander stehende Gruppen zu machen. Jakaż niepoważność, żeby z tej jedności, którą Bóg sprawił, tworzyć grupy, które są przeciwko sobie. Weiter sagt der Apostel, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Każdy, końcówka ósmego wiersza, każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Was macht ihr euch Gedanken über die Größe des einen oder die Größe des anderen? Jakież to myśli mamy na temat wielkości jednego czy wielkości drugiego? Gott wird doch jeden belohnen. To Bóg będzie nagradzał każdego z osobna. Aber er wird nicht belohnen nach der Größe der Gabe. Ale on nie będzie wynagradzał według wielkości daru, sondern nach der Treue im Dienst. Lecz według wierności w służbie. Du magst oder ich mag vom Menschen größer oder weniger groß sein. Ja mogę być przez ludzi traktowany bardziej jako wielki czy mniejszy. Aber was für eine Torheit, das zum Gegenstand meines Nachdenkens zu machen. Ale jakaż niepoważność czy głupota wręcz, aby to czynić przedmiotem mojego rozmyślania. Entscheidend ist doch, der Herr sieht das und er sieht in mein Herz und das wird er belohnen, was ich für ihn tue. Decydujące w tej kwestii jest to, to Pan wszystko widzi. On to widzi i On będzie wynagradzał. Und siebtens, Vers 9. I siódmy punkt, dziewiąty wiersz. Wir sind Gottes Mitarbeiter. My jesteśmy Bożymi współpracownikami. Das meint nicht, dass wir mit Gott arbeiten, to nie chodzi tu w tej chwili, że my z Bogiem współpracujemy, sondern dass wir doch alle unter Gottes Aufsicht und Herrschaft Arbeiter sind. Lecz że jesteśmy razem, ale pod Bożym panowaniem, pod Bożym nadzorem. Wir arbeiten miteinander. I my pracujemy wspólnie razem. Der pflanzt und der gießt. Ten, co sadzi, ten, co podlewa. Wir brauchen doch einander. My potrzebujemy siebie nawzajem. Wir arbeiten zusammen. My pracujemy razem. Der Apostel führt das in 1. Korinther 12 noch sehr ausführlich aus. W 12. rozdziale tego listu Paweł to jeszcze szerzej opisuje. Wo er den Körper des Menschen mit der Versammlung Gottes vergleicht. Gdzie pokazuje ciało człowieka i przyrównuje je, czy porównuje właśnie ze zgromadzeniem. Und sehr eindrücklich erklärt. I bardzo wyraźnie objaśnia, dass doch die Hand nicht ohne den Fuß leben kann. Że ręka nie może żyć bez nogi. Und das Knie nicht ohne den Ellenbogen. Albo kolano bez stawów. Der Fuß könnte vielleicht irgendwie vorwärts laufen. Bo noga gdzieś sobie może sama pobiec. Aber was nützt ihm das, wenn er das nicht greifen kann, was er gerne aufheben möchte? Ale jakżeż to jest bezużyteczne, jeśli ręka nie może uchwycić tego, co powinno się uchwycić. So hat Gott uns auf wunderbare Weise zusammengestellt. Tak to wszystko Bóg cudownie ze sobą zestawił. Als Geschwister, als Gläubige. Że właśnie wierzących jako jedną całość razem. Und wir haben einander. I dlatego potrzebujemy jedni drugich nawzajem. Aber wir haben nicht nur einander nötig,
My nie tylko, że potrzebujemy siebie wzajemnie, sondern Gott hat jeden zum Segen des anderen gegeben. Ale Bóg dał każdego ku błogosławieństwu drugiego. Wie freut sich die Hand, wenn sie sieht, dass der Fuß sie zum Ziel bringt, was sie aufheben möchte. Jakżeż raduje się ręka, jeśli widzi nogę, która zmierza do celu. Und wie freut sich der Fuß, dass er die Hand dahin bringen kann, damit sie ihren Nutzen erfüllen kann. I jakżeż cieszy się noga, że ręka dochodzi do tego celu, który ma wypełnić. So brauchen wir alle einander. I tak właśnie potrzebujemy siebie wzajemnie. Und wollen profitieren von dem, was der Herr meinem Bruder, meiner Schwester gegeben hat. I chcemy też zażywać to, co właśnie Bóg dał mojemu bratu czy mojej siostrze. Und umgekehrt. I odwrotnie. Wollen füreinander beten. Chcemy jedni za drugimi się modlić. Wollen den Dienst des jeweils anderen und seine Aufgabe, seine Arbeit gerne annehmen. Chcemy przyjmować służbę, pracę i zadania innych, którzy je wykonują. Und umgekehrt füreinander auch tätig sein. I również dla innych być czynnymi. Paulus führt dann fort, dass die Korinther das Ackerfeld und der Bau Gottes sind. Paweł dalej kontynuuje to, że Koryntianie są tą rolą Bożą. Wir sind also wie ein Ackerfeld, das von Gott bearbeitet wird durch seine Knechte. Jest, Koryntianie są tą rolą Bożą, która jest jakby obrabiana przez pracowników. Weil Gott Frucht haben möchte aus diesem Ackerfeld. I Bóg pracuje nad tą rolą, ponieważ oczekuje plonu. Wunderbar, dass Gott uns für würdig erachtet, dass wir für ihn Frucht bringen können. Jakżeż to cudowne jest, że Bóg nas uznaje za godnych, że możemy wznieść dla Niego owoc. Und was ist der Arbeiter ohne die Frucht? A czymżeż jest pracownik bez owocu? Das wäre eine sinnlose Arbeit. To przecież byłaby bezsensowna praca. Aber ohne einen Arbeiter gibt es keine Frucht. Ale bez właściwie pracownika nie ma owocu. Also selbst in diesem Sinn profitieren wir voneinander. A więc również i w tym sensie mamy jakby korzyść jedni z drugich. Aber vor allen Dingen sind wir Gottes Arbeit, Ackerfeld. Ale przede wszystkim jesteśmy tą rolą Bożą. Wir gehören gemeinsam Gott an, der Diener und auch die Früchte. Więc całość należy do Boga, zarówno sługa, jak i owoce. Ja, das ganze Feld. Czyli cały ten zakres, to pole. Und wenn ich mir dieser Beziehung mehr bewusst wäre. I jeśli jestem bardziej świadomy tej relacji, dass wir ein Feld sind von Gott für Gott. Że my jesteśmy tym polem Bożym i dla Boga. Damit, dass er alles gegeben hat, damit dieses Feld Frucht bringen kann. Że on wszystko właśnie dał, aby to pole mogło przynieść owoc. Und dass er sich freut darauf, die Frucht dann auch anzunehmen und zu genießen, die er durch seine Diener bewirkt hat. I że on cieszy się tym, że ten owoc się wznosi, który jest czyniony przez jego pracowników. Wenn wir das mehr vor Herzen haben, dann hätten wir auch mehr das Wohl füreinander. Jeśli byśmy mieli to bardziej przed naszymi sercami, widzielibyśmy też to bardziej dobro pracy wierzących. Dann zeigt Paulus, dass wir aber zugleich die Versammlung Gottes am Ort, dass sie ein Haus ist, der Bau Gottes. Ale Paweł też widzi właśnie wierzących na tym miejscu jako dom Boży. Nur, dass ich nicht falsch verstanden werde. Tylko, żebym nie był źle zrozumiany. Wenn ich von der Versammlung spreche, meine ich immer alle Gläubigen an einem Ort. Jeśli ja mówię teraz o zgromadzeniu, to mam na myśli wszystkich wierzących na danym miejscu. Oder weltweit. Albo na całym świecie. Also nicht nur eine Anzahl von Gläubigen, die wir kennen, vielleicht durch die Zusammenkünfte. A więc nie tylko jakąś określoną ściśle grupę wierzących, których znamy na przykład ze zgromadzeń. Sondern Gott meint, wenn er von Versammlung, von dem Haus Gottes spricht, immer alle Erlösten. Ponieważ Bóg, jeśli ma na myśli zgromadzenie, czyli mówi o domie swoim, ma na myśli wszystkich wierzących. Wo sie auch stehen mögen. Gdziekolwiek oni mogliby się znajdować. Der Herr Jesus hatte dieses Bild des Hauses Gottes schon oder des Hauses schon im Blick auf die Versammlung eingeführt. Pan Jezus już wprowadził ten obraz tego domu w spojrzeniu na zgromadzenie. In Matthäus 16 hat er davon gesprochen. W Mateusza 16 już mówił o tym. Dort, wie auch in Epheser 2 und in 1. Petrus 2, zeigt der Geist Gottes, ale Duch Boży pokazuje również w Efezjan 2 i w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, dass der Herr Jesus, dass Gott selbst diese Versammlung baut. Że Bóg sam, że Pan Jezus to zgromadzenie buduje. Ein wunderbarer Gedanke, to cudowna myśl, denn da, wo der Herr Jesus baut, wo Gott baut, bo ponieważ tam, gdzie buduje właśnie Bóg, czyli Pan Jezus, da gibt es immer ein vollkommenes Ergebnis. Tam zawsze jest ten doskonały wynik.
Und wie lang baute Herr Jesus? Jak długo buduje Pan Jezus? Bis er wiederkommt, um uns in den Himmel zu holen. Aż nie przyjdzie, aby zabrać nas do siebie. Das heißt, auch heute können wir dieses wunderbare, vollkommene Werk Gottes sehen. A więc jeszcze dzisiaj możemy tą cudowną Bożą budowlę widzieć. Wir haben uns daran gewöhnt, die Versammlung bald als eine Ruine zu sehen. Bo my mamy tą skłonność widzieć zgromadzenie jako taką ruinę. Weil so viel Niedergang und so viel Versagen bei uns vorhanden ist. Ponieważ jest obecne pośród nas wiele takiego upadku. Aber Stellen wie Matthäus 16 zeigen, dass auch heute die Versammlung vollkommen intakt ist. Ale chcielibyśmy jakby widzieć to, co jest w Mateusza 16 zawarte, że zgromadzenie jest w pełni należytym stanie. Gott spricht an keiner Stelle im Neuen Testament davon, dass die Versammlung eine Ruine wäre. Bo Bóg nie mówi w żadnym miejscu Nowego Testamentu, że zgromadzenie byłoby ruiną. Und wir dürfen durch unseren Niedergang hindurch auch sehen, dass diese Versammlung auch heute noch wohl zusammengefügt ist. A więc jakby pośród tego stanu, jaki jest, patrząc na wskroś, przez to możemy widzieć, że jest w tym należytym, całkowitym, dobrym stanie zgromadzenie. Aber hier in 1. Korinther 3 zeigt der Apostel Paulus einen anderen Blickwinkel. Ale tu w trzecim rozdziale listu do Koryntian Paweł pokazuje troszeczkę inny kąt spojrzenia. Er zeigt, dass wir Gottes Bau sind. On pokazuje, że jesteśmy Bożą budowlą. Das heißt, er ist von Gott. Czyli, że ona jest Boga. Er soll für Gott sein. Ona ma być dla Boga. Wir sind in jeder Hinsicht von Gott abhängig. Jesteśmy w każdym względzie od Boga zależni. Aber die hier arbeiten, sind Menschen. Ale ci, którzy tu pracują, są ludźmi. Paulus hatte durch die Gnade Gottes gearbeitet, Vers 10. Paweł pracował przez łaskę Bożą, 10. wiersz. Und er hatte als ein weiser Baumeister einen Grund gelegt, der Christus ist. On jako ten mądry budowniczy założył fundament, którym jest Chrystus. Eine andere Grundlage gibt es nicht. Innego fundamentu nie ma. Und Paulus hatte das getan, indem er Christus vorgestellt hat und als diesen Eckstein auch vermittelt hat. On Paweł właśnie w ten sposób pracował i założył ten kamień jakby węgielny. Aber auf diesem Grund wird weitergebaut. Ale na tym właśnie widzimy fundamencie jest budowane dalej. Vers 10 am Ende spricht er davon. W 10. wierszu na końcu mówi dalej. Er hatte den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Założyłem ten fundament, a inny na nim buduje. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Und jetzt zeigt er, dass nachdem er noch einmal über den Grund spricht, dass wir unterschiedlich bauen können. I on pokazuje w spojrzeniu na ten fundament, że my możemy w sposób zróżnicowany budować. Da gibt es Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh. Ponieważ znajdujemy takie materiały jak złoto, srebro, drogie kamienie, drzewo, siano, słomę. Wir sehen sofort, es gibt drei wertvolle Baustoffe. Od razu widzimy, że są trzy wartościowe materiały. Und es gibt drei wertlose Bausteine. I są takie trzy bezwartościowe materiały. Es geht hier darum, wie wir bauen. A więc chodzi teraz o to, jak my budujemy. Das heißt, in was für einer Art und Weise wir einen Dienst tun, damit die Versammlung Gottes gebaut wird und erbaut wird. A więc pytanie jest postawione, w jaki sposób, jak pracujemy, aby zgromadzenie było budowane. Die ersten drei Materialien, Gold, Silber, wertvolle Steine, trzy te pierwsze materiały, czyli złoto, srebro i drogie kamienie, zeigt, dass es Gläubige gibt, die eine wertvolle Arbeit tun. Pokazuje, że są tacy wierzący, którzy czynią tą wartościową w pełni pracę. Indem sie im Evangelium und im Dienst an die Gläubigen Gottes Wort bringen. W taki sposób, że oni niosą Ewangelię oraz również Słowo Boże do wierzących. Was ist der Inhalt meiner Arbeit, um das Evangelium zu verkündigen, um Gläubige zu weiterzuführen? Jaka jest moja zawartość tej pracy, aby podawać dalej Ewangelię i również Słowo Boże do wierzących? Ist das wirklich das Wort Gottes, das ich den Gläubigen bringe und den Ungläubigen? Czy ja rzeczywiście przynoszę Słowo Boże niewierzącym, jak też i wierzącym? Ist es eine geistliche Arbeit, die ich tue? Czy jest to duchowa praca, którą czynię? Oder sind es Dinge, die letztlich nicht bleibend sind? Albo są to rzeczy, które koniec końców nie są trwałe. Das, was bleibend ist, nehmen wir mit in den Himmel.
To, co pozostaje, to, co jest trwałe, to weźmiemy ze sobą do nieba. Das, was Holz oder Stroh ist, verbrennt in dem Urteil Gottes hier auf dieser Erde. To, co jest drzewem, sianą czy słomę, po prostu spłonie w tej ocenie Bożej. Nur dann, wenn wir uns mit Ungläubigen oder Gläubigen beschäftigen und ihnen das Wort Gottes und geistliche Nahrung geben, nur das kann bleiben. Tylko to może się ostać i pozostać w ocenie Bożej, jeśli to rzeczywiście jest duchowy pokarm czy słowo Boże. Und der Apostel verlangt uns ein Urteil hier ab. I apostoł jakby stawia wobec nas to wymaganie, oceńcie to sami. Er zeigt in Vers 13, dass das Werk eines jeden offenbar werden wird. Ponieważ pokazuje w 13 wierszu, że jakie jest dzieło, to wyjdzie na jaw, czy to w jego dziele wyjdzie. Der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. Das zeigt, es wird sichtbar werden, wenn der Herr Jesus mit uns auf diese Erde zurückkommen wird und unseren Lohn zeigen wird. To będzie widoczne właśnie w momencie przyjścia naszego wraz z Panem Jezusem, kiedy On nam to wynagrodzi. Da wird deutlich werden, ob ich für ihn und mit ihm gearbeitet habe. Wtedy będzie to wyraźnie widoczne, czy ja dla Niego i z Nim pracowałem. Ob das, was ich getan habe, wirklich durch Gottes Wort, durch die Wahrheit geprägt war? Czy to, co ja czyniłem, było po prostu scharakteryzowane przez Słowo Boże? Oder ob das zwar nett war, aber nicht wirklich geistliches Fundament bewirkt hat bei Ungläubigen, um sie zur Bekehrung zu bringen, oder bei Gläubigen, um sie weiterzuführen? Albo być może nawet było to miłe, ale rzeczywiście nie miało tego duchowego podłoża, które by doprowadziło do nawrócenia niewierzące osoby, czy było pokarmem dla wierzących. Lasst uns diese Frage nicht so leicht nehmen. Chcemy nie traktować sobie lekko tego pytania. Warum sind wir hier zurückgelassen worden? Dlaczego tutaj jesteśmy pozostawieni? Um für den Herrn tätig zu sein. Aby być czynnymi dla Pana. Und etwas anderes, was wirklich weiterführt als Gottes Wort, haben wir nicht. I coś, co by nas dalej prowadziło niż Słowo Boże, po prostu nie mamy. Wenn ihr an die Speisung der 5000 denkt, jeśli pomyślimy o nakarmieniu tych 5000, Mateusz 14 und Marko 6, Mateusza 14 i Marek 6, dann war Brot die Nahrung. To pokarmem był chleb. Da spricht von dem Herrn Jesus in dem Wort Gottes. To mówi o Panu Jezusie w Słowie Bożym. Das haben wir, was wertvoll ist. To jest to, co jest wartościowe. Und dabei geht es jetzt überhaupt nicht um öffentlichen Dienst. I tu nie chodzi tak specjalnie o tą jawną, widzialną służbę. Jede Aufgabe, die wir für den Herrn wahrnehmen. Każde zadanie, które my dla Pana zauważamy do wykonania, ist da eingeschlossen. Jest w tym zawarte. Sie richtet sich doch entweder an Ungläubige, ono kieruje się wobec niewierzących oder an Gläubige. Lub też w stosunku do wierzących. Die Arbeit, die ihr als Mütter mit den Kindern tut. Pracę, którą wykonują mamy w stosunku do dzieci. Was könnt ihr den Kindern Bleibendes weitergeben? Co możecie trwałego podać swoim dzieciom? Wenn nicht das Wort Gottes und das, was durch das Wort Gottes geprägt ist. Jeśli nie to, co jest Słowem Bożym i to, co wyraża się przez Słowo Boże. Ich sage nicht, dass wir miteinander oder wenn wir mit jungen Leuten zusammen sind, nicht auch einmal andere Dinge tun können. Ja nie mówię to, przez to nie chciałbym powiedzieć, że my będąc razem, czy z młodzieżą, czy z innymi ludźmi, nie możemy innych rzeczy robić. Przecież jest to normalne, że w rodzinie, czy w innym otoczeniu gramy na przykład ze sobą, bawimy się. Ale nie zapomnijmy tego, że jest coś, co pozostaje i coś, co nie pozostaje. Und der Apostel unterscheidet das. I Paweł po prostu to rozróżnia. Und er sagt in Vers 14, w 14 wierszu mówi, dass es sein kann, dass das Werk nicht bleibt. Że może tak być, że czyjeś dzieło się nie ostoi. Er spricht da nicht von einem bösen oder verkehrten Werk. On nie mówi tutaj o złej albo przewrotnej drodze. Aber er spricht doch von einem vergänglichen Werk, was nichts nützt. Ale on mówi tutaj o dziele, które jest, nie ostoi się, przemijalnym dziele, które nie służy niczemu. Wollen wir wirklich so viel Energie und Zeit aufwenden für Dinge, die alle zurückbleiben müssen hier auf der Erde? Czy chcemy nadal wiele energii używać wobec tych rzeczy, które nie ostoją się, które dotyczą tej ziemi? Nochmal, wir wollen nicht extrem werden. Jeszcze raz podkreślmy to, nie chcemy być teraz ekstremalni.
Ich war mit meiner Familie jetzt in Urlaub. Ja też byłem ze swoją rodziną na urlopie. Und man kann nicht den ganzen Tag und auch im Urlaub das Wort Gottes lesen und miteinander über Gottes Wort sprechen. Przecież nie da się przez cały dzień siedzieć z rodziną, czytać Słowa Bożego i mówić na temat tego Słowa. Also wir wollen auch nüchtern bleiben in dieser Frage. A więc chcielibyśmy być też takimi czujnymi w tej kwestii. Aber ist mein Ansinnen geistlicher Art? Ale czy moje myślenie jest duchowego rodzaju? Wenn nicht, sagt Paulus hier in Vers 15. Ale jeśli tak nie jest, Paweł mówi w 15. wierszu. Dann gibt es keinen Lohn wie in Vers 14. To nie ma żadnej zapłaty jak w 14. wierszu. Sondern er wird das Werk verbrennen. Lecz to dzieło spłonie. Er selbst wird gerettet werden. On sam będzie zbawiony. Das zeigt, es war kein böses Werk. A więc pokazuje nam to, że to nie było jakieś zła rzecz, czy też ein böses Werk. Żadne złe dzieło. No. Aber es ist ein Werk, was nicht mit in die Herrlichkeit geht. Ale jest to dzieło, które nie znajdzie swojego miejsca w chwale. Wo der Herr mich letztlich nicht für belohnen kann. Za które Pan ostatecznie mnie nie wynagrodzi. Aber Gott sei Dank, wenn das Werk eines jemanden bleiben wird, dann wird er Lohn empfangen. Ale Bogu niech będą dzięki, jeśli to dzieło się ostanie, będzie również i za nie zapłata. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, dieses Werk zu tun. I chcielibyśmy się nawzajem zachęcić, aby właśnie to dzieło czynić. Geistliche Mittel anzuwenden. Duchowe środki stosować. Aus einem Herz der Fürsorge und der Liebe füreinander. Z serca pełnego troski i zaangażowania dla innych. Um dem Herrn zu dienen. Aby Panu w ten sposób służyć. Wir wollen dabei bedenken Vers 16. Chcielibyśmy przemyśleć jeszcze 16. wiersz. Dass die Versammlung der Tempel Gottes ist. Że zgromadzenie jest świątynią Bożą. Und der Geist Gottes in der Versammlung wohnt. Że Duch Boży mieszka w zgromadzeniu. Der Geist Gottes wohnt nicht nur in uns persönlich, sondern auch in der Versammlung gemeinschaftlich. Duch Boży nie mieszka tylko w nas osobiście, ale społecznie, wspólnie w zgromadzeniu. Ein geistlicher Christ ist durch den Geist Gottes geprägt. Duchowy chrześcijanin jest scharakteryzowany przez Ducha Świętego. Er ist unter der Herrschaft des Geistes Gottes. On jest pod panowaniem jakby Ducha Świętego. Der führt ihn in seinem täglichen Leben. On prowadzi pod jego działaniem czy kontrolą swoje życie. Und zeigt ihm, dass auch der Geist Gottes in der Versammlung wohnt. I to też widzimy, że w zgromadzeniu tak samo Duch Boży mieszka. Und dass deshalb der Dienst, den wir tun, nach diesem Geist Gottes auch ausgeführt wird. I dlatego to pokazuje nam, że tak samo służba w zgromadzeniu wykonywana musi być pod działaniem Ducha Świętego. Dieses Bewusstsein bewahrt einen Gläubigen jedenfalls davor. Ta świadomość zachowuje w każdym razie wierzącego przed tym, ein verderbendes Werk zu tun, wie es in Vers 17 heißt. Aby nie czynił zgubnego dzieła, które jest ukazane w 17. wierszu. Wenn nämlich jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Bo jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Das ist nicht ein wertloses Werk, sondern ein böses Werk. To już nie jest dzieło bezwartościowe, lecz dzieło złe. Und der Apostel geht nicht davon aus, dass ein Gläubiger das tun kann. I Paweł nie wychodzi z takiego założenia, że wierzący może w ogóle takie dzieło czynić. Denn wenn Gott jemanden verdirbt, dann heißt das Gericht, ewiges Gericht. Ponieważ jeśli Bóg, czytamy tutaj, kogoś zniszczy, to oznacza to już wieczny sąd. Nein, wir wollen ein wertvolles Werk tun. Nie, chcemy czynić w pełni wartościowe dzieło. Wir wollen das wertvolle Werk unserer Mitbrüder, Mitschwestern annehmen und dafür beten und dafür dankbar sein. Chcemy być tymi, którzy przyjmują, akceptują wierzących, być za nich wdzięcznymi i modlić się za nich. Wir wollen einander helfen und ermutigen darin. Chcemy się jedni drugi wspomagać w tym i zachęcać w tej rzeczy. Immer bedenken, dass es um Frucht für Gott geht. I zawsze być, żebyśmy byli świadomi, że chodzi o owoc dla Boga. Und dann werden wir auch belohnt werden. I za to też będziemy wynagrodzeni. Und einer Sache können wir uns sicher sein. Jednej rzeczy możemy być pewni. Gott belohnt nie sparsam. Bóg nie wynagradza nigdy takiej skąpości. Skąpo. Oszczędnie, tak. Bóg nie nagradza oszczędnie. Da wo etwas für ihn getan wird, wird er immer eine reiche Belohnung schenken. To, co dla niego jest czynione, znajdzie zawsze bogate wynagrodzenie z jego strony. Wir wollen jetzt im zweiten Teil etwas aus Römer 16 lesen. W drugiej części przeczytajmy coś z Rzymian 16. Und zwar die ersten 16 Verse.
od 1 do 16 wiersza. Rzymian 16 od 1 wiersza. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Der Römerbrief stellt uns die Fundamente oder das Fundament unseres Glaubens dar. List do Rzymian jest, czy przedstawia nam fundament naszej wiary. Das ist eine eigentlich ganz persönliche Seite. W zasadzie jest to bardzo osobista strona czy sprawa. Und doch lässt sich das persönliche Glaubensleben nicht von dem gemeinsamen Glaubensleben trennen. A jednak to osobiste życie wiary nie da się odłączyć od tego wspólnego życia wiary. Wir stehen immer in der Gefahr, das eine oder das andere zu betonen. My zawsze mamy, czy jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, by podkreślać to czy tamto. Und zwar jeweils auf Kosten der jeweils dann anderen Seite. I najczęściej jest to kosztem, podkreślamy coś kosztem czegoś. Aber Gott ist immer ausgewogen. Ale Bóg zawsze jest wyważony. Wenn ihr zum Beispiel an den Epheserbrief denkt, jeśli na przykład pomyślimy o liście do Efezjan, dann beginnt er mit den geistlichen Segnungen, die wir persönlich geschenkt bekommen haben. To zaczyna on tymi duchowymi błogosławieństwami, które osobiście otrzymaliśmy, und geht doch über zu den gemeinschaftlichen Segnungen der Versammlung Gottes. I przechodzi jednak do tych wspólnych błogosławieństw jako zgromadzenie Boże. So auch hier. Tak samo i tu. Das eigentliche Thema des Römerbriefes ist der persönliche Glaube. W zasadzie tym głównym tematem listu do Rzymian jest osobista wiara. Aber der Apostel kann diesen Brief nicht abschließen, ohne nicht auch die gemeinsame Seite uns vorzustellen. Ale apostoł nie może zakończyć tego listu, nie wchodząc wcześniej na temat tej wspólnej wiary. Er hatte das schon ganz kurz in Kapitel 12 getan. Już bardzo krótko o to wspomniał w 12 rozdziale. Da spricht er in Vers 4 von Gliedern. Czwarty wiersz mówi o członkach, aber stellt sie in den einen Leib. Ale przedstawia je w jednym ciele. Und er sagt, wie wir in dem einen Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. So sind wir die vielen ein Leib in Christus. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Einzeln, aber Glieder voneinander. Ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. So gibt es wunderbare persönliche Segnungen. Tak więc są cudowne osobiste błogosławieństwa. Und wunderbare gemeinsame Segnungen. I cudowne błogosławieństwa jako wspólne dla nas. Eine persönliche Verantwortung. Jest osobista odpowiedzialność. Und auch eine gemeinsame. Ale i również ta wspólna.
Das wird in dem Kapitel, das wir jetzt gelesen haben, in, wie ich vorhin schon sagte, sehr schöner, positiver Weise dargestellt. To w tym rozdziale, który czytaliśmy, jest to w tym pięknej, pozytywnej stronie przedstawione. Einerseits geht es nur um einzelne Personen. Z jednej strony tutaj jest, chodzi tylko o te pojedyncze osoby. Eine ganze Anzahl von Personen, die, wo wir uns ja schon schwer tun, sie richtig auszusprechen. Są tu wymienione osoby, które czasami jest nam ciężko nawet wymówić ich imiona. Wird uns genannt. I one są tutaj wymieniane. Aber warum werden sie genannt? Weil sie gegrüßt werden. Ale dlaczego są wymieniane? Dlatego, że są pozdrawiane. Oder weil sie empfohlen werden. Albo są komuś polecane. Und grüßen tue ich andere. A pozdrawiam też innych. Weil eben eine Beziehung besteht zwischen den einzelnen Gläubigen. Ponieważ jest pewna relacja czy jakiś związek jedni między drugimi. Aber nicht nur das, ale nie tylko to, sondern wir finden in diesem Kapitel 16 auch eine Anzahl von Hinweisen auf die Versammlung. Ale tutaj w tym 16 rozdziale mamy również mnóstwo wskazówek na zgromadzenie. Nochmal, das ist eigentlich gar nicht das Thema hier. Jeszcze raz, w zasadzie to nie jest ten główny temat tutaj. Aber es wird doch gezeigt. Ale jednak jest to też podkreślone. Vers 1, Phöbe wird genannt Dienerin der Versammlung. Pierwszy wiersz, Feba jest nazwana służącą zboru. In Vers 4 ist von allen Versammlungen der Nationen die Rede. W czwartym wierszu jest mowa o wszystkich zborach pogańskich. In Vers 5 von der Versammlung in ihrem Haus. W piątym wierszu o zgromadzeniu w ich domu. In Vers 14 ist von den Brüdern bei ihnen, offenbar auch einer Versammlung die Rede. 14. wiersz, braci, którzy są z nimi, a więc najprawdopodobniej też mowa o zgromadzeniu. Vers 15 in der Mitte, alle Heiligen bei ihnen, auch die Versammlung. 15, wszystkich świętych, którzy są z nimi, więc też zgromadzenie. Vers 16, es grüßen euch alle Versammlungen des Christus. 16 pod koniec, pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Und ein siebtes Mal in Vers 23 haben wir nicht gelesen. I siódmy raz w 23 wierszu, którego nie czytaliśmy. Es grüßt euch Gaius mein und der ganzen Versammlung wird. Pozdrawia was Gaius, gospodarz mój i całego zboru. So lasst auch uns verstehen, więc chciejmy to zrozumieć, dass es eine persönliche Seite unseres Lebens gibt, że jest ta osobista strona naszego życia und auch eine gemeinsame. I również ta wspólna. Und ich kann nicht mein persönliches Glaubensleben führen, i nie mogę prowadzić mojego osobistego życia wiary, ohne daran zu denken, dass ich auch zu der Versammlung Gottes gehöre. Nie myśląc o tym, że ja też należę do zgromadzenia Bożego. Und dass Gott mir Geschwister zur Seite gestellt hat. I że Bóg postawił mnie, u mojego boku wierzących. Und dass Gott uns in seinem Wort auch Hinweise über die Versammlung Gottes gezeigt und zeigt. I że Bóg mi w swoim słowie pokazuje wskazówki o wierzących. Aber ich darf umgekehrt auch nicht die Seite der Versammlung überbetonen. Ale i z drugiej strony nie mogę wywyższać tej strony zgromadzenia znowu. Und wir alle stehen irgendwie in der Gefahr, die eine oder die andere Seite überzubetonen. A my zawsze jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, by podkreślać czy wywyższać jedną albo drugą stronę. Bei den beiden großen Kirchen, die es gibt, sieht man genau das. Jeśli chodzi o te dwa wielkie kościoły, które teraz są na świecie, dokładnie to widać. Die einen lassen fast kein persönliches, individuelles Glaubensleben gelten. W tym jednym z nich nie ma praktycznie tego indywidualnego życia wiary. Und bei der anderen kann jeder tun und lassen, was er möchte. A w tym drugim znowu może czynić każdy, co chce. Und beides ist nicht richtig. A obie te rzeczy nie są właściwe. Da gibt es den persönlichen Glauben und da gibt es die Versammlung. Jest osobiste życie wiary i jest zgromadzenie. Und ich muss meinen Bruder, meine Schwester stehen lassen in ihrer seiner persönlichen Verantwortung vor dem Herrn. I ja muszę pozwolić, by mój brat czy moja siostra stali w tym osobistej odpowiedzialności przed Panem. Wir müssen uns bewahren lassen davor, für den Bruder, für die Schwester zu meinen, alles bestimmen zu können. Musimy się chronić czy wzbraniać przed tym, by być takiej myśli, aby za naszych współwierzących decydować o wszystkim. Nein, jeder steht verantwortlich vor dem Herrn, und zwar persönlich. Nie, każdy ma swoją odpowiedzialność przed Panem, osobistą.
Aber eben andererseits kann ich nicht so tun, als ob Gott nicht die Versammlung gegeben hat. Ale z drugiej strony nie mogę tak postępować, jak gdyby nie było zgromadzenia. Gott hat mir doch nicht umsonst meine Brüder, meine Schwestern geschenkt. Przecież Bóg nie nadaremno dał mi moich współwierzących. Und eben gezeigt, dass die Hand nicht unabhängig von dem Fuß handeln kann. I pokazał, że ręka nie może działać wbrew nodze. Und umgekehrt auch nicht. I dokładnie na odwrót tak samo. Eine wunderbare Belehrung, die wir auch aus diesem Kapitel ziehen können. Jest to cudowne pouczenie, które możemy wziąć z tego rozdziału. Dann ein Wort zu den Grüßen, die wir hier finden. I jeszcze jedno słowo do pozdrowień, które tutaj możemy znaleźć. Überlegt euch einmal, dass der Geist Gottes es für gut befunden hat. Przemyślcie to, że Duch Boży uznał to za dobre. Fast ein ganzes Kapitel mit Grüßen voll zu schreiben. By zapisać prawie cały rozdział, który jest wypełniony tylko pozdrowieniami. In seinem inspirierten Wort. I jest to w jego inspirowanym słowie. Gibt's da nicht wichtigeres? Czy nie ma bardziej ważnych rzeczy? Nun ja, Paulus beginnt hier nicht mit den Grüßen. Przecież Paweł nie zaczyna tutaj pozdrowieniami. Aber er lässt sie eben auch nicht, er übergeht sie auch nicht. Ale i również nie pomija ich. Sondern sie sind ihm wichtig. Ale te pozdrowienia są dla niego ważne. Fast in jedem Brief finden wir in dem letzten Teil, dass der Apostel grüßt. Prawie w każdym liście, pod koniec każdego listu mamy to zapisane, że Paweł kogoś pozdrawia. Wie wichtig sind uns die Grüße eigentlich? Jak ważne są pozdrowienia dla nas? Und da gibt es wieder zwei Extreme. I znowu tutaj mamy dwa ekstrema. Dem einen sind sie mehr oder weniger egal. Dla jednego są one mniej lub więcej obojętne. Und da gibt es andere, die können dreimal am Tag den gleichen grüßen lassen. I są znowu tacy, którzy potrafią trzy razy dziennie tego samego pozdrawiać. Und beides ist irgendwie seltsam. I obie te rzeczy są, można powiedzieć, rzadkie. Wie nehmen wir so Grüße aus, die, sagen wir mal, Sonntagmorgens ausgerichtet werden? Zastanówmy się, jak przyjmujemy pozdrowienia, które na przykład w niedzielę rano są przekazywane. Ist das für uns nur so eine Formalie? Czy to dla nas jest takie sobie taka formalność? Paulus war das ein Herzensanliegen. Dla Pawła była to bardzo ważna rzecz, która leżała mu na sercu. Grüße zeigen, dass Personen unterschiedlicher Orte, unterschiedlicher Versammlungen zusammengehören. Pozdrowienia pokazują, że te różne osoby, które są w różnych miejscowościach, należą do siebie. Dass diese Geschwister ihm wertvoll sind. Że ci wierzący są dla niego cenni. Sind uns diese Geschwister auch wertvoll? Czy i dla nas ci wierzący z innych miejscowości są wartościowi, cenni? So wertvoll, dass wir sie grüßen lassen wollen? Tak wartościowi, że chcemy ich pozdrawiać. Wir sehen also, man kann nicht nur eine Versammlung grüßen. Tak więc widzimy, że można pozdrawiać nie tylko zgromadzenie, sondern man kann in anderen Versammlungen, also örtlichen Versammlungen auch einzelne Personen grüßen. Ale w tych miejscowych zgromadzeniach można również pozdrawiać pojedyncze osoby. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Personen hier genannt werden. Nie policzyłem tego, ile tutaj jest wymienionych osób. Aber Paulus kannte sie alle mit Namen. Ale Paweł wymienia tutaj każdego po imieniu. Ich erinnere mich, wie ein alter Bruder mir einmal, als ich gerade verheiratet war, sagte. Przypominam sobie sytuację, gdy jeden starszy brat, gdy byłem świeżo gdy się świeżo ożeniłem. Das war so ein bekannter Lehrbruder aus England. Był to bardzo znany brat, który był nauczycielem z Anglii. Und er sagte mir, es gibt einen ganz schweren Vers in der Bibel. I powiedział do mnie: w Biblii jest jeden bardzo trudny, ciężki wiersz. Und er nannte ihn mir dann. Wymienił mi ten wiersz. Und ich dachte, Mensch, was ist da so schwierig jetzt an der Lehre, dass er mir darüber etwas sagt. A ja sobie myślę, ludzie, co tu może być ciężkiego w tym wierszu, jeśli chodzi o naukę z niego? Da meinte er, das ist der letzte Vers aus dem dritten Johannesbrief. I on mi powiedział wtedy ostatni wiersz z trzeciego listu Jana. Und da ist das der letzte Satz: Grüße die Freunde mit Namen. I ostatnie słowa tego wiersza brzmią: pozdrów imiennie przyjaciół. Für uns ist das ein schwerer Vers, glaube ich. Myślę, że dla nas jest to ciężki wiersz.
Ich wäre jedenfalls nicht in der Lage, alle euren Namen zu nennen. W każdym razie ja nie jestem w stanie tutaj wymienić was wszystkich z imienia. Aber Paulus konnte das hier. Ale Paweł potrafił. Paulus ist noch nie in Rom gewesen, als diesen Brief geschrieben hat. Gdy Paweł pisał ten list, on nigdy nie był w Rzymie dotychczas. Aber offensichtlich ist jedem einzelnen dieser Gläubigen einmal begegnet. Ale wydaje się, że każdego z tych wierzących gdzieś kiedyś spotkał. Wieso konnte ihren Namen alle aufzählen? Bo jakżeby potrafił wymienić każdego z nich z imienia? Ich habe keine Zweifel, weil regelmäßig für sie betet. Ja nie mam wątpliwości co do tego, bo on też regularnie za nich się wszystkich modlił. Und offensichtlich immer mit Namen dafür betete. I wynika z tego, że wymieniał ich zawsze z imienia. Und wenn wir mehr füreinander beten würden, gdybyśmy jedni za drugimi bardziej się modlili, dann würden wir auch mehr in der Lage sein, mit Namen jemanden zu begrüßen. To też bylibyśmy bardziej w stanie pozdrawiać kogoś czy pamiętać, jak kto ma na imię. Und wenn ihr das ja eben gelesen oder gehört habt, was Paulus an Grüßen bestellt. I jak tutaj czytaliśmy albo słyszeliśmy, co Paweł mówi w tych pozdrowieniach, dann ist eines sehr auffallend, to jest to rzucające się bardzo w oczy. Er kann eigentlich über jeden, fast jeden etwas sagen, was über das den Namen hinausgeht. To on potrafi tutaj, czy wymienia prawie do każdego z nich, kogo tutaj wymienia, coś dodaje, coś, jakieś określenie jeszcze. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hat für jeden eine persönliche Wertschätzung. Z niewielkimi wyjątkami wobec każdego ceni w pewien sposób, co daje tutaj wyraz też temu. Jetzt möchte ich gar nicht in die Weite gehen, wie Paulus das tut, von Geschwistern, die von allen möglichen Ecken herkamen. Nie chcę teraz tutaj wchodzić na tą sprawę, w jaki sposób to Paweł czyni, pisząc o tych wierzących, którzy pochodzą ze wszystkich możliwych stron świata. Ich bleibe jetzt mal am Ort. Ja tutaj raczej się skupić chciałbym na tym miejscu. Oder für euch sage ich mal hier an den drei Orten, wo ihr ja doch eng zusammenkommt. Albo powiedzmy tutaj, jeśli chodzi o nas tutaj, te trzy nasze zgromadzenia, które blisko siebie są. Ich habe gerade davon gesprochen, dass Paulus die Namen nennen konnte, weil betete. Właśnie przed chwilą powiedziałem, że Paweł znał ich imiona, ponieważ za nich się modlił. Ich nehme mal an, dass auch ihr für alle Geschwister an eurem Ort betet. Ja też tak zakładam, że i wy tutaj modlicie się za wszystkich wierzących z miejscowych zgromadzeń. Ich meine nicht für alle auf einmal, sondern für jeden einzelnen. Nie tak wszystkich społecznie naraz wymieniając, ale pojedynczo też ich wymieniając. Oder wann hast du das letzte Mal getan? Albo kiedy ostatni raz taką rzecz robiłeś? Jetzt ist es gut für jeden einzelnen zu beten. To jest dobre, by za każdym osobiście się modlić. Aber was könntest du von jedem einzelnen denn hinzufügen in dem Gebet? Ale co potrafiłbyś dodać do każdego imienia w tej modlitwie? Paulus konnte zu jedem eine Besonderheit sagen. Paweł potrafił do każdego imienia dodać jakąś szczególną rzecz. Können wir in Verbindung mit jedem Gläubigen am Ort oder sagen wir hier in der Gegend dem Herrn etwas vorstellen als Dank, als Bitte, was ihn ganz persönlich betrifft? Czy potrafimy o każdym wierzącym tutaj z naszej okolicy powiedzieć coś w modlitwie przed Panem, co jest cenne, czy co się go tyczy, jakaś cecha charakterystyczna? Seht ihr, Grüße zeigen ein Interesse an der Person. Widzicie, pozdrowienia pokazują, że mamy zainteresowanie daną osobą. Das Gebet für meine Mitgeschwister zeigt, dass ich Interesse an ihnen habe. Modlitwa o moich współwierzących pokazuje, że ja się nimi interesuję. Ich lese hier in den Versen, die wir vor uns haben, nicht ein einziges Schimpfen über einen Bruder oder eine Schwester. W tych wierszach, które czytaliśmy, nie znajdujemy ani jednego narzekania czy jakiegoś wyśmiewania z jakiegokolwiek brata czy siostry. Ich lese nur positive Verbindungen zu den einzelnen Geschwistern. Tu są tylko i wyłącznie te pozytywne rzeczy o wierzących.
Können wir nicht manchmal stundenlang klagen, schimpfen über den Bruder, die Schwester? Czy nie jest tak, że potrafimy godzinami nawet narzekać na tego czy tamtego brata czy siostrę? Wann haben wir das letzte Mal positiv gedankt für dieses oder jenes, was der Bruder, was die Schwester getan hat, uns erwiesen hat und so weiter? Kiedy ostatni raz dziękowaliśmy za to, co dany brat lub dana siostra pozytywnego wykonał wobec czy uczynił wobec nas? Und manchmal habe ich den Eindruck, selbst über Geschwister am eigenen Ort können wir eigentlich überhaupt nichts sagen. A czasem też mam takie wrażenie, że nawet o współwierzących z miejscowości czy ze zgromadzenia, z którego, do którego i my chodzimy, nie potrafimy nic powiedzieć. Vielleicht sollten wir uns dann mal mit den Personen einfach unterhalten, um zu wissen, wie es ihnen geht, was ihnen wichtig, wertvoll ist. Może powinniśmy zacząć z tymi osobami rozmawiać, byśmy się coś dowiedzieli, jak się oni mają na przykład. Das Versammlungsleben kann sich doch nicht darin erschöpfen, dass wir hier auf unseren Stühlen sonntags und mittwochs oder so sitzen und dann wieder auseinander marschieren. To życie zgromadzenia nie może polegać na tym, że spotykamy się w niedzielę i ewentualnie w środę, czy wtorek, czy jakiś inny dzień i siadamy na naszych krzesłach, a potem się rozchodzimy. Wenn Paulus in Antimotius über das Haus Gottes spricht, gdy Paweł mówi do Tymoteusza o Domu Bożym, die Versammlung des lebendigen Gottes, o zgromadzeniu Boga Żywego, dann zeigt er damit, dass wir immer in diesem Haus Gottes sind in der Versammlung. To on pokazuje, że my zawsze jesteśmy w tym domu. Und das ist doch armselig wäre, wenn für uns Versammlung nur bedeutet die Stunden, die wir hier auf den Stühlen sitzen. A to byłoby bardzo marne, gdybyśmy myśleli o tym jako tylko i wyłącznie o tych godzinach, kiedy my tutaj razem siadamy na tych krzesłach. Wir haben vorhin darüber nachgedacht, dass wir einen Dienst aneinander füreinander haben. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że mamy służbę jedni za drugimi. Wir haben auch dieses Vorrecht, Gemeinschaft miteinander pflegen zu dürfen. I możemy pielęgnować tą społeczność. Uns gegenseitig einladen zu können. Możemy się wzajemnie zapraszać. Uns austauschen zu können. Możemy wymieniać swoje myśli, zdania. Miteinander beten zu können. Możemy wspólnie razem się modlić. Füreinander beten zu können. Możemy modlić się jedni za drugimi. Davon atmet dieses Kapitel. I o tym właśnie mówi, czy wskazuje ten rozdział. Wir wollen uns ermutigen gegenseitig, das mehr zu praktizieren. I chciejmy się wspólnie razem zachęcać, by bardziej to praktykować. Ein letzter allgemeiner Gedanke. I jeszcze jedna ostatnia taka ogólna myśl. Ich empfinde, wenn man diese Verse hier liest, odczuwam, że jeśli czyta się te wiersze, dass das so ein Stück weit der Richterstuhl des Christus ist. Że to jest, tak można powiedzieć, taki stolica sędziowska Chrystusowa. Natürlich ist der Richterstuhl mehr als das. Oczywiście ta stolica sędziowska jest więcej niż to. Zweifellos werden wir da auch erkennen, wo wir versagt haben, wo wir Dinge nicht in Ordnung gebracht haben. W każdym razie rozpoznajemy, w jakich rzeczach my zawodzimy. Aber der Richterstuhl ist auch und in erster Linie ein Ort, wo wir belohnt werden. Ale ta stolica sędziowska to jest miejsce, w którym na pierwszym miejscu będziemy nagrodzeni. Und wo der Herr Jesus genau das, was wir hier finden, über dich und mich hoffentlich sagen kann. I gdzie Pan Jezus o tobie i o mnie, mam nadzieję, że będzie to mógł właśnie, co tutaj widzimy, czy czytamy, powiedzieć. So wollen wir diese Verse einmal kurz durchgehen. Chciejmy przejść przez te wiersze und so dahinter immer für uns selbst die Frage stellen. I miejmy to w tyle to pytanie, każdy do siebie samego. Wird der Herr das eigentlich auch über mich sagen können? Czy Pan tą cechę będzie mógł też o mnie powiedzieć? Wird einen solchen Punkt auch im Blick auf mich dann an dem Richterstuhl mit Freude mir zusagen können? Czy z radością będzie mógł tą rzecz i o mnie powiedzieć? Und andererseits gibt es nicht solche Punkte, die ich auch im Blick auf meinen Bruder, meine Schwester erwähnen kann? I z drugiej strony, czy są rzeczy, które ja będę mógł powiedzieć o moim bracie czy siostrze? Nicht nur im Gebet, nie tylko w modlitwie, sondern auch einmal diese Wertschätzung meinem Bruder, meiner Schwester auszudrücken.
ale i by to wymienić, to jak ja doceniam albo cenię mojego brata czy siostrę. Ihm oder ihr dafür zu danken, was er sie tut. By jemu czy jej podziękować za to, co czyni. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch ist. Nie wiem, jak to jest u was w zwyczaju. Ich habe den Eindruck, dass wir uns manchmal sehr schwer damit tun, etwas Positives über jemanden auch anderen zu sagen. Ja mam takie wrażenie, że to jest ogólnie nam ciężko coś pozytywnego o kimś powiedzieć. Als ob jede Wertschätzung, jedes Lob gleich dazu führt, dass jemand hochmütig wird. To czasem tak wygląda, jak każda nasza pochwała prowadziłaby do tego, że ten, który jest chwalony, wzbijałby się od razu w pychę. Natürlich wollen wir das Ganze nüchtern tun. Oczywiście, chcemy to czynić wszystko w takiej trzeźwości. Und nicht übertreiben. I nie przesadzajmy w tym wszystkim. Aber jeder von uns braucht auch einmal Ermunterung. Ale każdy z nas przecież potrzebuje takiego pocieszenia, czy posilenia, czy zachęty. Nicht nur du. Nie tylko ty, sondern auch dein Bruder, deine Schwester. Ale również i twój brat, i twoja siostra. Interessanterweise beginnt der Apostel nicht mit einem Bruder, sondern mit einer Schwester. I ciekawym jest, że Paweł nie zaczyna od brata, tylko od siostry. Sie steht vor allen anderen Personen. Ona jest jako pierwsza przed wszystkimi innymi. Natürlich ist es wahr, dass es offensichtlich um eine Empfehlung jetzt hier geht. Oczywiście, tutaj chodzi teraz o polecenie. Ob diese Schwester möglicherweise sogar den Brief überbracht hat? Czy ta siostra ten list dostarczyła? Und in diesem Sinn dann auch eine besondere Empfehlung dafür von dem Apostel bekommt? I w tym sensie otrzymuje to polecenie z ust apostoła. Jedenfalls empfiehlt er Phoebe unsere Schwester. W każdym razie on poleca Febę, naszą siostrę. Die offenbar diese Beziehung von einer Schwester zu den anderen Geschwistern ausgelebt hat. Która ten charakter siostry wobec innych okazywała, czy żyła tym. Sie hat ihr Glaubensleben nicht nur in ihrer eigenen Wohnung geführt. Ona swoje życie wiary wypełniała nie tylko w swoim domu, sondern sie war eine Schwester unter den Geschwistern. Ale ona była tą siostrą pośród wierzących. Sie war bekannt inmitten der Geschwister, hat sich nicht einfach zurückgezogen. Ona była znana wśród wierzących, ona nie chowała się, sondern war da für die anderen. Ale była do dyspozycji dla innych. Sie war sogar eine Dienerin der Versammlung in Kenchrea. Ona nawet była tą służącą, u nas jest to jako diakonisą zboru w Kenchreach. Offensichtlich gehörte Kenchrea zu Korinth. Też to, ta miejscowość Kenchrea należała do Koryntu. Und aus Korinth hat ja der Apostel diesen Brief geschrieben. I z Koryntu apostoł napisał ten list. Und sie hat dort gearbeitet für die Gläubigen. Ona tam pracowała dla wierzących. Eine Dienerin der Versammlung. Była tą służącą zgromadzenia. Nicht nur Brüder, die einen öffentlichen Dienst tun, sind Diener. Nie tylko bracia, którzy pełnią tą publiczną służbę, są tymi służącymi, sondern auch für euch als Schwestern gibt es eine Aufgabe inmitten der Gläubigen. Ale i również dla was, siostry, jest też takie zadanie. Natürlich macht Gottes Wort an anderer Stelle klar, dass es nicht um einen öffentlichen Dienst des Wortes geht. Oczywiście na innym miejscu Słowo Boże pokazuje, że jeśli chodzi o siostry, to nie ma mowy o tej publicznej służbie. Aber Phoebe hat hier offensichtlich einen Dienst zum äußeren Wohl der Geschwister getan. Ale wydaje się, że Feba pełniła tą służbę, by inni wierzący na przykład dobrze się czuli dla ich tego dobrego samopoczucia, jeśli to tak możemy nazwać. Und das äußere Wohl ist nicht eine nebensächliche Sache. A to zewnętrzne dobro to nie jest taka poboczna rzecz. Wenn wir uns im Äußeren nicht wohlfühlen, dann werden wir uns auch innerlich nicht wohlfühlen. Bo jeśli my zewnętrznie źle się czujemy, to również nasze wnętrze też się źle czuje. Da gibt es vielleicht Dinge, die mit dem Versammlungsraum zusammenhängen. Na przykład rzeczy, które są związane z lokalem zgromadzenia. Da gibt es vielleicht Aufgaben als Hilfe für Familien mit jüngeren Kindern. Czy też jakieś zadania, jeśli chodzi o rodziny z małymi dziećmi.
Da gibt es Hilfestellung für ältere Schwestern. Czy też jakaś pomoc dla starszych w zgromadzeniu? Da gibt es solche, die krank sind, die sie besucht hat. Być może byli tacy, którzy byli chorzy i ona ich odwiedzała. Vielleicht hatte sie eine offene Hand auch für solche, die arm waren. Może i miała otwartą rękę dla biednych. Sie war eine Dienerin der Versammlung. Ona była tą służącą zgromadzenia. Das heißt nicht, dass jetzt auf einmal sie der Versammlung verantwortlich gewesen wäre, dass die Versammlung Sagen über sie hätte. To nie chodzi o to, że ona teraz miała jakąś odpowiedzialność za zgromadzenie, czy zgromadzenie miało ją w jakiś sposób wywyższać. Aber sie hatte das Wohl der Versammlung auf ihrem Herzen. Ale to dobro zgromadzenia miała nas w swoim sercu. Gibt es solche unter uns, unter euch Schwestern jetzt mal besonders, die dieses auf dem Herzen haben? Czy są tacy wśród nas, szczególnie wśród was, na przykład siostry? Soweit es für euch geht als Schwestern der Versammlung zu dienen. Jeśli to od was zależy, by służyć zgromadzeniu. Dazu helfen, wo not ist. By pomagać tam, gdzie jest potrzeba. Und auch in diesem gerade äußeren Bereich einen geistlichen Dienst für den Herrn zu tun. I w tym zewnętrznym obszarze wykonywać i pełnić tą służbę dla Pana. Paulus ermahnt die Römer. I Paweł wspomina tym Rzymianom, mówi do nich, sie der Heiligen würdig aufzunehmen. Aby oni tych świętych przyjęli tak, jak się to należy. Jeder Heilige, jeder, der von Gott zur Seite für sich gestellt worden ist, hat eine Würde. Każdy święty, który ma swoją godność. Und es ist sehr leicht, jemanden zu übersehen. I bardzo łatwo można kogoś pominąć, przeoczyć. Keinen Blick zu haben für jemand. Nie mieć tego względu czy spojrzenia dla niego. Vielleicht keinen Blick zu haben für eine Schwester, die nicht so in der Öffentlichkeit steht. Na przykład można bardzo łatwo pomijać taką siostrę, nie zauważać jej, która nie jest taka otwarta czy taka jawna dla innych. Aber die fleißig ist in dem, was sie für Gläubige tun. Ale ona jest na przykład bardzo pilna w tej służbie, którą może wykonywać dla wierzących. Wir können auch gläubige Brüder übersehen, die vielleicht nicht so einen spektakulären Dienst tun. Możemy też pomijać takich, nie zauważać braci, którzy nie pełnią takiej spektakularnej, nazwijmy to, służby. Aber im Verborgenen zum Wohl der Gläubigen. Ale w ukryciu są czynni dla dobra wierzących. Nehmen wir jeden auf in einer Weise, die der Heiligen würdig ist. Przyjmujmy każdych z tą godnością, która się należy. Und sie sollten ihr beistehen, in welcher Sache irgend sie euch nötig hat. I oni mają być jej pomocni, mają ją wspierać w każdej sprawie, jakiej ona by potrzebowała. Offensichtlich kam sie aus einer alten Umgebung, warum auch immer, und kam in eine neue Umgebung. Wydaje się, że ona przeniosła się z jednego otoczenia do jakiegoś nowego. Sind wir solche, die solche Umziehenden von Herzen aufnehmen? Czy jesteśmy też takimi, by takich, którzy się przeprowadzają z jednego miejsca do drugiego, z takim otwartym sercem przyjmujemy ich? Dass sie sich wirklich wohlfühlen bei uns? Aby oni się dobrze wśród nas czuli po zmianie miejsca? Dass wir ihnen in allem beistehen, helfen, wo sie irgend Hilfe nötig haben? Aby oni mieli tą pomoc w jakimkolwiek zakresie potrzebują. Paulus sagt nicht, mach das mal eine Woche. Paweł nie mówi, przez tydzień taką rzecz wykonujcie. Sondern worin irgend sie euch nötig hat. Ale mówi tutaj, w czymkolwiek ona by potrzebowała tej pomocy. Ist für uns die Geduld nach einer Woche, nach einem Monat vielleicht schon erschöpft? Może i tak, czy jest u nas tak, że po tygodniu nasza cierpliwość się wobec takiego wyczerpuje? Nein, wir wollen Zeit haben füreinander, um zu helfen und anzufassen. Nie, chciejmy mieć czas nieograniczony, by jedni drugim pomagać. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Eine Schwester, die ihre Zeit und ihre Kraft für andere eingesetzt hat. Siostra, która swój czas poświęcała dla innych. Was für ein Wert haben, nehmen wir mal besonders hier Schwestern, die ihre Zeit und ihre Energie für die Gläubigen einsetzen. Jakąż wartość mają siostry, które swój czas i swoją energię poświęcają dla innych wierzących. Auch da wollen wir nüchtern sein. I tu chcemy być
takimi trzeźwymi. Wenn du verheiratet bist oder vielleicht auch Mutter, jeśli jesteś mężatką albo matką, dann hast du natürlich deine erste Aufgabe in der Ehe und in der Familie. To oczywiście twoim pierwszym zadaniem jest twoja rodzina. Aber wenn die Kinder herangewachsen sind, ale jeśli twoje dzieci już na tyle są duże, haben wir doch oft etwas mehr Zeit, um dann auch anderen wieder eine Hilfe sein zu können. To wtedy mamy, czy ten czas zwiększa się, by móc innym nieść pomoc. Und offensichtlich war Phoebe eine Schwester, die allein war. Też możemy przyjąć, że ta Feba była siostrą, która była samotną. Umso mehr Möglichkeiten gibt es da. I o tyle więcej możliwości miała. Wobei wir, wie gesagt, immer den Bereich der Schwester sehen wollen. Ale chciejmy ten właściwy obszar, co się tyczy sióstr, zawsze zauważać. Und eine alleinstehende Schwester sicherlich keinen Dienst an Männern hat. I taka siostra, która jest samotna, z całą pewnością też nie ma pełnić, czy nie jej zadaniem jest posługiwanie mężczyznom. Aber Paulus dankt, auch mir selbst war sie ein Beistand. Ale Paweł tutaj pisze, i mnie samemu pomagała. Er sagt das ausdrücklich, er hätte sich ja auch zu den anderen fassen können. On to dobitnie tutaj podkreśla. Er hätte sich ja auch als Teil der vielen sehen können. On by to mógł również zauważyć, jako z pewnością wymienić to też do innych. Aber er fügt ausdrücklich hinzu und auch mir. Czyli, że pomagała też wielu innym i na tym zakończyć, ale on dobitnie mówi mnie samemu. So lasst uns auch mal die Dankbarkeit ausdrücken, wenn jemand uns eine Hilfe ist. Więc chciejmy to też dobitnie wyrazić, jeśli ktoś jest nam pomocny. Noch ein letztes Wort zu diesen ersten zwei Versen. Jeszcze ostatnie słowo do tych dwóch wierszy. Das ist ja ein Empfehlungsbrief. Das ist ja ein Empfehlungsbrief. To jest list polecający. So wie wir ihn auch in 2. Korinther 3 finden. Tak jak w 2. Korinthian 3. Die Grundlage dafür, dass auch wir heute Empfehlungsbriefe schreiben. I to jest też podstawa tego, że my również piszemy listy polecające. Und dass das biblisch ist, Empfehlungsbriefe für jemanden an eine andere Versammlung auszuschreiben. Jest to biblijne, by dla kogoś pisać list polecający do innego zgromadzenia. Aber hier sehen wir, dass Empfehlungsbriefe erstens nicht bedeuten, dass es nur um das Brotbrechen geht. Ale tutaj też dokładnie widzimy, że listy polecające nie służą, czy nie są tylko po to, by polecać kogoś do łamania chleba. Wir engen das ja in unseren Gedanken oft ein, wir empfehlen jemanden zum Brotbrechen an irgendeinem anderen Ort. Bo my często w naszych myślach zawężamy listy polecające jako tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o łamanie chleba. Aber der eigentliche Sinn eines Empfehlungsbriefes ist, die Person für die Gemeinschaft zu empfehlen. Ale tym sensem listu polecającego jest polecić daną osobę do danego zgromadzenia. Und die Gemeinschaft geht weit über das Brotbrechen hinaus. A ta społeczność roztacza się szerzej niż tylko to łamanie chleba. Zweitens sehen wir hier, po drugie widzimy tutaj, dass Paulus einen sehr persönlichen Empfehlungsbrief geschrieben hat. Że Paweł napisał bardzo osobisty list polecający. Nun weiß ich, dass manche Brüder die Verantwortung am Ort übernehmen, Empfehlungsbriefe auszustellen. I też wiem o tym, że bracia, którzy w danych zgromadzeniach są odpowiedzialni za pisanie takich listów. Und dass manchmal uns so spät gesagt wird, dass man ratzfatz da so einen Brief schreiben muss. Że tym braciom bardzo często jest tak z dnia na dzień mówione, że potrzebujemy jakiegoś listu. Dennoch wäre es schön, wenn wir nicht faktisch mit Formularen arbeiten. Byłoby to też dobre, gdybyśmy nie tylko posługiwali się gotowymi formularzami, sondern dass wir uns Gedanken machen, wen wir eigentlich empfehlen und dass es ein persönlicher Empfehlungsbrief ist. Ale abyśmy też nad tym się zastanowili, kogo polecamy i też te listy osobiście tak formułowali. Nicht ein allgemeiner, den man eigentlich für alle Geschwister am Ort in gleicher Weise schreiben könnte. Nie, żeby to też nie zawsze było takie ogólne, list, który możemy dopasować do każdego wierzącego w danym zgromadzeniu. Dann kommt der erste Gruß. I teraz mamy pierwsze pozdrowienie. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Pozdrówcie Pryskę i Aquilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie. Das ist ein Ehepaar, das Paulus in Korinth kennengelernt hat. To jest małżeństwo, które Paweł poznał w Koryncie.
Kann man in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Dzieje apostolskie 18. Ein Ehepaar, das ihn begleitet hat bis ans Ende. Jest to małżeństwo, które towarzyszyło mu aż do końca. Ein Ehepaar, mit dem Paulus eine ganz besondere Beziehung hatte. Małżeństwo, z którymi Paweł miał szczególną społeczność. Wir werden das nachher auch noch mal sehen. Jeszcze to później będziemy widzieli. In Vers 5. W piątym wierszu. Grüßt Epenetus, meinen Geliebten. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego. Es gibt inmitten der Gläubigen echte Freundschaften. Wśród wierzących też są prawdziwe przyjaźnie. Wenn Paulus hier von meinem Geliebten spricht, jeśli Paweł tutaj pisze o moim umiłowanym, dann meint er damit nicht den von Gott Geliebten. To nie ma tutaj na myśli tego przez Boga umiłowanego. Oder meint er auch nicht die Heiligen und Geliebten, wie er sie an anderer Stelle anspricht, die alle Gläubigen für ihn waren. I też nie ma na myśli tego, jak w innych miejscach to określa, wszystkich wierzących, bo oni też wszyscy byli jego umiłowanymi, dla niego umiłowanymi. Sondern mein Geliebter. Ale tu jest szczególnie napisane mój umiłowany. Das war offensichtlich ein ganz persönlicher Freund. I tu widzimy, że był to ten jego osobisty przyjaciel. So auch dieses Ehepaar. Jak i również to małżeństwo. Obwohl Paulus hier über jeden etwas Besonderes sagt in diesem Kapitel. Mimo tego, że Paweł o każdym z tego rozdziału, co czytaliśmy, mówi coś. Obwohl wir verschiedentlich aufgefordert werden, alle Gläubigen zu lieben. Mimo tego, że jesteśmy, jest to od nas wymagane, abyśmy każdego wierzącego miłowali. Und das ist eine unterschiedslose Liebe. To jest to ta. Das ist eine Liebe, die keine Unterschiede macht. To jest ta miłość bezwarunkowa. So gibt es doch persönliche Beziehungen auch unter Gläubigen. Jeśli chodzi o tą społeczną miłość wobec wierzących, to jest ta miłość bezwarunkowa, to jednak jest takie, czy jest możliwa szczególna taka osobista przyjaźń wśród wierzących. Solche Freunde, mit denen man Dinge teilt, die man eben nicht jedem sagt. Jest to taka przyjaźń, czy tacy przyjaciele, którym można powiedzieć o rzeczach, których się nie rozpowiada każdemu. Auch nicht jedem Gläubigen. I również nie każdemu wierzącemu to można powiedzieć. In einer Freundschaft öffnet man sich. Jeśli chodzi o przyjaźń, to otwieramy się wtedy. Spricht über Dinge, die einen verletzbar machen. Można mówić o rzeczach, które mogą zranić. Vielleicht Empfindungen, von denen man nicht weiß, ob sie richtig sind. Można mówić o odczuciach, o których nie do końca wiemy, czy są właściwe. Und wenn sie herumgetragen würden unter den Gläubigen, jeśli to wszystko wyniosłoby się wśród wierzących, mich selbst und andere beschädigen, spowodowałoby to wielkie szkody mnie samemu, jak i również innym. Aber in einer Freundschaft kann man das tun. Ale jeśli chodzi o przyjaźń, to wobec przyjaciela można to powiedzieć, jemu to można powiedzieć. Da kann man auch einmal Kritik äußern, die man in der Öffentlichkeit nicht äußern würde. Można jemu wyrazić krytykę, której jawnie byśmy nie powiedzieli. Da kann man Fragen stellen, die in der Öffentlichkeit fehl am Platze wären. Można jemu zadać pytanie, które byłoby publiczne, jak bardzo niewłaściwe. Von dieser Art von Freundschaften kann man nicht viele haben. Jeśli chodzi o takie przyjaźnie, to takich przyjaciół nie można mieć wielu. Denn es kostet Zeit und Energie, solche Freundschaften zu pflegen. Bo to kosztuje wiele czasu i energii, by taką przyjaźń pielęgnować. Ich sage mal so maximal 2-3 solche wirklich guten Freunde kann man haben. Moim zdaniem można mieć maksymalnie 2-3 takich prawdziwych przyjaciół. Und Paulus hatte solche. I Paweł też miał takich. Hier dieses Ehepaar, tutaj to małżeństwo, die ihn sofort aufgenommen haben, als er in Korinth war, którzy go natychmiast przyjęli, gdy był w Koryncie. Und noch mal zurück, ich hatte das vorhin schon gesagt. I już jak to wcześniej wspomniałem. Das war eine Stadt, wo er mit Angst hingegangen ist. Było to miasto, do którego on szedł z pewną bojaźnią. Und er traf auf dieses Ehepaar und die haben ihn zu Hause offensichtlich aufgenommen. I on spotkał ich i oni go natychmiast wzięli do domu. Was für eine Ermutigung für den Apostel Paulus. Cóż za posilenie dla apostoła Pawła. Das war nicht so ein Superman, der über allem drüber schwebte. To nie był taki, powiedzielibyśmy dzisiaj, Superman, który unosił się nad wszystkimi. Solche gibt es nämlich gar nicht. Bo takich w ogóle nie ma. Nein, er hatte Empfindungen wie du und ich. On miał takie same odczucia jak ty i ja.
Und wenn ihm da am Anfang gerade dieses Ehepaar sofort die Tür öffnete, i gdy takie to małżeństwo natychmiast otworzyło drzwi dla niego, dann ist da eine Beziehung entstanden, die bis zu seinem Lebensende hielt. To nawiązała się ta relacja, która trwała do końca, ta społeczność, która trwała do końca jego życia. In 2. Timotheus 4 spricht ganz am Ende seines Lebens immer noch. Drugi Tymoteusza, ostatni rozdział, on koniec jego życia, on ciągle mówi o nich. Das ist etwas Großartiges, wenn Freunde bleiben, auch wenn manche andere sich vielleicht abgewendet haben. To jest coś szczególnego, gdy jeśli wszyscy wokół nas się odwracają, to nasi przyjaciele trwają przy nas. Und wir sehen hier, was diese beiden für Paulus getan haben. Widzimy, co ci to małżeństwo dla niego uczyniło. Die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Którzy za moje życie szyi swojej nadstawili. Offensichtlich war eine Situation, wo sie auf Lebensgefahr sich für Paulus eingesetzt haben. Wygląda z tego, że była jakaś sytuacja, w której oni byli gotowi położyć swoje życie na szali za Pawła. Paulus sagt uns nicht, in was für einer Situation das gewesen ist. Paweł nie mówi nam, jaka to, gdzie to miało miejsce, co to było. Aber er würde das nicht schreiben, wenn nicht das Leben in Gefahr gewesen wäre dieser beiden. Ale nie napisałby tego, gdyby ich życie nie było w niebezpieczeństwie. Das ist wahre Freundschaft, wenn man sogar bereit ist, sein Leben einzusetzen für einen anderen. To jest prawdziwa przyjaźń, gdy jesteśmy gotowi swoje życie położyć za przyjaciela. Paulus hat das nicht vergessen. Paweł o tym nie zapomniał. Und der Herr auch nicht. I Pan również nie. Er wird das am Richterstuhl Ihnen wieder zum Segen vorstellen. Na tej, przy tej stolicy on, Pan im to będzie o tym pamiętał. Können wir auch solche Freunde sein? Czy i my potrafimy być takimi przyjaciółmi? Die Vertrauen haben von anderen? Którzy mają to zaufanie u innych, die schweigen können über das, was mir hier ein Freund sagt, którzy potrafią milczeć o tym, co mi przyjaciel powiedział, die aber sich einsetzen für den Freund, którzy potrafią stawić się czy poświęcić się dla przyjaciela, aber das haben sie nicht nur für ihren besonderen Freund getan, ale oni to uczynili nie tylko dla swojego tego szczególnego przyjaciela, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen. Ale i wszystkie, nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Offensichtlich haben sie ihr Leben eingesetzt für die Versammlungen. I tu też możemy widzieć, że i oni swoje życie również dali, czy poświęcili za inne zgromadzenia. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, drugim Tymoteusza 3 Paweł pisze, dass die damalige Zeit schon durch puren Egoismus geprägt war. Że już tamten czas był charakteryzował się tym czystym egoizmem. Was für ein Kontrast hier ein Ehepaar zu sehen, die ihr ganzes Leben für andere geführt haben. Cóż za kontrast, gdy widzimy tutaj to małżeństwo, które swoje życie poświęca dla innych. Das ist etwas Besonderes gewesen damals schon. To było coś szczególnego już wtedy. Und das wird auch heute nicht anders sein. I dzisiaj nie jest inaczej. Wenn da Eheleute oder Familien sind, jeśli są takie małżeństwa czy rodziny, Paulus spricht in 1. Korinther 16 von dem Haus des Stephanas, also einer Familie. W 1. Koryntian 16 Paweł mówi o domu Stefana, który Stefana, a więc mówi tutaj o rodzinie, die sich für die Versammlung, für die Gläubigen einsetzen. Którzy którzy byli do dyspozycji dla zgromadzenia. Das ist mehr als nur Geschwister einzuladen, regelmäßig. Coś więcej niż tylko zapraszać wierzących. Aber die nicht sagen, ich brauche jetzt das für mich, ich brauche jetzt meine Zeit. Którzy nie mówią, ja potrzebuję czasu dla siebie. Sondern die sich einsetzen und aufgeben für die Gläubigen. Ale którzy stawiają się do dyspozycji dla wierzących. Man sieht das schon in Vers 5, dass auch die Versammlung in ihrem Haus war. I to też widać, że w ich domu było zgromadzenie. Wer das mal erlebt hat, der weiß, was das für eine Arbeit ist. Kto to przeżył, ten wie, jaka to jest praca. Und bei den beiden war das nicht nur an dem Ort in Rom der Fall. A u nich to nie miało miejsca tylko w Rzymie. Zwei oder dreimal an verschiedenen Orten lesen wir, dass immer die Versammlung in ihrem Haus zusammenkam. Dwa lub trzy razy czytamy w różnych miejscach, że to zgromadzenie miało miejsce w ich domu.
Oni swoje życie ofiarowali dla Pana, dla zgromadzenia. Und auch hier ist bemerkenswert, i również tutaj jest to godne uwagi, dass Paulus nicht mit Aquila anfängt, sondern mit Pryska. Że Paweł nie zaczyna, nie wymienia jako pierwszego Akwili, tylko Pryskę. Sechsmal werden die beiden zusammen genannt. Sześć razy są oni oboje wymienieni. Und viermal steht die Schwester an erster Stelle. I czterokrotnie wymienia siostrę na pierwszym miejscu. Es war eine geistliche Frau. To była duchowa siostra, kobieta. Eine einsichtige Frau. Roztropna. Eine Frau, die das Wort Gottes gelesen, która czytała Słowo Boże i urzeczywistniała je. Wir brauchen Ehepaare, die ein Leben für den Herrn führen. Potrzebujemy takich małżeństw, które życie prowadzą dla Pana. Und das wird nur möglich sein, wenn auch und gerade die Schwester das als ihre Aufgabe sieht. I jest to możliwe tylko wtedy, gdy właśnie też siostry widzą to jako zadanie. Sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, das ist nicht eine Aufgabe für Brüder, sondern für Schwestern und Brüder, Brüder und Schwestern. Zajmować się Słowem Bożym to nie jest tylko zadanie dla braci, ale dla braci i dla sióstr i dla braci. Und man hat den Eindruck, dass in diesem Fall die Pryska oder Priscilla sogar die geistlichere Frau war. I można mieć takie wrażenie, że w tym przypadku Pryska czy Priscilla była bardziej duchową. Dann finden wir den Epenetus. Potem mamy tego Epeneta. Meinen Geliebten. Mojego umiłowanego. Wir haben schon gesehen, das war für Paulus jemand, auf den er sich verlassen konnte. Widzimy już, czy widzieliśmy już, że to był ktoś, na kim Paweł mógł, komu Paweł mógł ufać. Kann man sich auf mich verlassen? Czy ja jestem taką osobą godną zaufania? Man kann das unter Freunden sehen. Można to widzieć wśród przyjaciół. Aber wie ist das in der Versammlung? Kann man sich auf mich verlassen? Ale jak to ma miejsce w zgromadzeniu? Czy jestem osobą, na której można polegać? Wisst ihr, es gibt so, wenn ich jetzt mal jetzt auf Brüder einschränken darf. Jeśli ja to mogę w tym momencie ograniczyć do braci. Da gibt es Brüder, die siehst du, wenn du in der Zusammenkunft bist. To są bracia, których widzisz w czasie zgromadzenia. Oder weißt du, ich kann mich auf sie verlassen, dass sie auch beitragen zu dem Fortgang der Versammlungsstunde. I wiem, że ci bracia, czy jestem tego pewien, że ci bracia dołożą swoją, czy dołożą się do przebiegu zgromadzenia, czy godziny zgromadzenia. Da gibt es andere, da weißt du, es könnte sein, aber sicher bin ich mir nicht. Są też tacy, o których powiedziałbym, że no, być może oni też wezmą udział w zgromadzeniu, w godzinie zgromadzenia, ale co do tego, to nie jestem pewny. I są też tacy, których nigdy nie słyszałeś jeszcze na zgromadzeniu. Szkoda, że tacy są, bo Pan chce mieć takich, na których można polegać. I można to też widzieć o wiele szerzej. To jest eine Arbeit zu tun. Jest pewna praca do wykonania. Und da gibt es solche, bei denen weißt du immer, wenn du die fragst, die tun das. I są tacy, o których wiesz, że o cokolwiek bym nie zapytał, to oni zawsze to wykonają. Zawsze są pomocni, zawsze są chętni. Auf die kannst du dich verlassen. Na nich mogę polegać. Das sind übrigens meistens die, die sowieso schon viel zu tun haben. I najczęściej jest to tak, że to są tacy, którzy już mają mnóstwo rzeczy do zrobienia. Kann man sich in dieser doppelten Hinsicht auf mich verlassen? Czy jeśli chodzi o te dwie sprawy, ja jestem taką osobą godną, na której można polegać. Dieser Epenetus, der war sogar der Erstling Asiens für Christus. Ten Epenet był pierwszym wierzącym Chrystusa w Azji. Das zeigt, dass er offensichtlich der Erste war in dieser Provinz Asiens, also der heutigen Türkei, der zum Glauben gekommen ist. Możemy założyć, że to był pierwszy, który na obszarze obecnej Turcji jako pierwszy uwierzył. Das ist etwas Besonderes. To jest coś szczególnego. Weißt du, wenn in so einer Stadt schon hunderte gläubig sind, jeśli w jakimś mieście są setki wierzących, dann wird jemand gläubig und kann sich ihnen anschließen. To ktoś jest, staje się wierzącym czy uwierzy i można się do nich dołączyć. Da gibt es Vorbilder. Mamy wtedy przykłady, z których możemy się uczyć. Aber als erster diesen seltsamen Weg der Christen gehen zu gehen, ale jako pierwszym zacząć iść tą drogą, tą, można by powiedzieć, dziwną drogą wierzącą.
wierzącego. Dafür ist schon eine ganz besondere Kraft Gottes und Gnade Gottes nötig. Do tego jest potrzebna szczególna siła i łaska Boża. Und dieser Mann war bereit, diesen Weg zu gehen, egal ob da ein anderer kommt oder nicht. I ten mąż był gotowy, by iść tą drogą, obojętnie, czy będzie jeszcze ktoś z nim na tej drodze, czy będzie sam. Dann kommt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Potem mamy Marię, która wiele dla was pracowała, czy się natrudziła. Und hier seht ihr so etwas, ja? Paulus beschränkt sich nicht darauf zu sagen, sie hat gearbeitet. I widzicie, że Paweł tutaj nie mówi, tylko pozdrówcie Marię, która pracowała. Nein, diese Schwester hat viel gearbeitet. Nie, ona wiele się dla was natrudziła. Paulus wusste das. Er hatte das gehört. Paweł wiedział o tym, on też słyszał o tym. Und er unterstreicht das. I on to podkreśla. Was würde der Apostel über meine Arbeit am Ort sagen können? Cóż powiedziałby Paweł na temat mojej pracy, na przykład w miejscowym zgromadzeniu? Könnte er überhaupt sagen, dass ich mitarbeite? Czy w ogóle mógłby powiedzieć, że ja coś, cokolwiek czynię, pracuję? Und könnte er dann vielleicht sagen, dass ich sogar viel gearbeitet habe? A mógłby powiedzieć, że wiele pracowałem? Vers 7 grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen. Siódmy wiersz, pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich. Das ist auch großartig, dieser Vers. Ten wiersz też jest szczególny. Denn er lässt uns einen Einblick tun, den wir sonst gar nicht gewusst hätten. Bo mamy tutaj taki wgląd, którego byśmy w ogóle nie mieli. Dass es da Verwandte von Paulus gab, die auch zum Glauben gekommen waren. Że byli i rodacy Pawła, którzy też uwierzyli. Er war also nicht ganz alleine in seiner Familie. A więc on w swojej rodzinie nie był samotny. Hier lesen wir sogar am Ende des Verses, dass sie vor ihm in Christus waren. A pod, na koniec tego wiersza czytamy, już przede mną byli chrześcijaninami. Und Paulus vergisst das nicht. Paweł i o tym nie zapomina. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da wie er gewütet hat gegen die Christen. Jeśli w Dziejach Apostolskich będziemy czytali, jak on dyszał żądzą przeciwko chrześcijanom, was mag er gegen seine Verwandten gewütet? To jakże on by, jak on musiał być przeciwny swoim rodakom, swoim bliskim. Das ist das, welche gab, die sogar trotz seiner so entschiedenen seines entschiedenen Auftretens gegen die Christen es wagten eben Christus anzunehmen. Że byli też tacy, że mimo tych jego zdecydowanych i strasznych ataków oni odważyli się być chrześcijanami. Paulus hat das nicht vergessen. Paweł nie zapomniał o tym. Und er erwähnt das wie ein Lob. I on to wymienia jako taką wielką pochwałę. Darüber hinaus zeigt das noch etwas weiteres. I to nam też pokazuje coś więcej. Was auch wir in unserem Leben, denke ich, alle erlebt haben. Co my w naszym życiu też mogliśmy przeżyć. Dass wir rückblickend feststellen, dass Gott viel länger an uns gearbeitet hat, bis wir zur Bekehrung gekommen sind, als uns das Że Bóg pracował z nami albo nad nami, zanim uwierzyliśmy, o wiele bardziej niż nam się to w ogóle wydaje i jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. Die Tatsache, dass Gott aus der Familie von Paulus Menschen vor ihm bekehrt hat. Ta rzecz, że Bóg z jego rodziny wybrał ludzi, którzy byli wierzącymi przed nim, war doch eine Ansprache an ihn. Było to tak jakby taką mową do niego wcześniej. Und so hat Gott Schritt für Schritt auch an seinem Leben angeklopft. I Bóg krok po kroku pukał do jego życia. Wie konnte Paulus sofort in Apostelgeschichte 9 erkennen, dass es der Herr ist, der ihm da entgegentritt? Jak mógł to Paweł rozpoznać, że to jest ten Pan, który do niego mówi? Jeszcze jedna wskazówka do tego. My mamy rodaków moich i współwięźniów moich w siódmym wierszu. W niemieckim jest napisane, że to są moi krewni. Wir sehen hier auch, dass Paulus erwähnt, dass sie sogar von unter den Aposteln ausgezeichnet sind. I tu też Paweł to wymienia, że oni mają zaszczytne miejsce między apostołami. Das zeigt, was für einen vorbildlichen Lebenswandel diese beiden geführt haben. To nam pokazuje, jak przykładne życie oni prowadzili.
Was würde man von meinem Lebenswandel sagen können? A co można powiedzieć o moim życiu, jak ja je prowadzę? Könnte der Apostel auch sagen, er ist vor den Aposteln ausgezeichnet? Czy można by powiedzieć, on jest zaszczytny przed apostołami? Die, die Verantwortung haben, können erkennen, dass ich mein Leben wirklich für den Herrn führe. Że ci, którzy mają odpowiedzialność, widzą to, że ja moje życie prowadzę dla Pana. Dass ich mein Leben nicht für mein Portemonnaie oder für meine Ehre führe. Że ja moje życie prowadzę nie dla mojej, dla mojego portfela czy dla mojej chwały. Dass ich durch Gottesfurcht geprägt bin. Że ja jestem nacechowany bogobojnością. Dass der Herr wirklich an der ersten Stelle steht, że Pan jest naprawdę na pierwszym miejscu. Und dass mein Leben wirklich vorbildlich ist. I że moje życie naprawdę jest wzorcem. Vers 8 grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Pozdrówcie Ampliata, umiłowanego mojego w Panu, ósmy wiersz. Von dem Geliebten haben wir schon eben gesprochen in anderen Zusammenhang. O tym umiłowanym już mówiliśmy w związku z innym wierszem. Hier kann er sagen, ist ein Geliebter im Herrn. Tutaj może powiedzieć, że jest to umiłowany w Panu. Wenn von dem Herrn die Rede ist, bedeutet das immer das Anerkennen der Autorität seiner Person. Jeśli jest mowa w Panu, ten dodatek, to jest tu zawsze mowa o tym autorytecie, który ma. Das heißt, dass da jemand von Herzen gehorsam ist. To znaczy, że ktoś jest posłuszny w swoim sercu. Das ist Kennzeichen von mir, könnte Paulus das bei mir sagen, dass ich dem Herrn von Herzen gehorsam bin? Czy to jest rzecz, o której Paweł mógłby wobec mnie powiedzieć, że ja jestem posłuszny z moim sercu Panu? Vers 10 mache ich weiter. 10. wiersz dalej. Grüßt Apelles, den bewährten in Christus. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Gott führt manche Gläubige in eine Bewährungsprobe. Bóg prowadzi niektórych wierzących przez pewne próby, próbuje ich. Das können Verfolgungen sein. To mogą być na przykład prześladowania. Das kann vielleicht eine Krankheit sein. Czy też jakaś choroba. Das können andere Schwierigkeiten in der Familie sein. Czy też jakieś inne trudności w rodzinie. Wo wir vielleicht trauern über solche, die weggehen in der Familie. Jeśli na przykład my smucimy się za naszymi, z naszych rodzin, którzy odchodzą ze zgromadzenia. Bleiben wir dann solche, die sich bewähren in diesen Umständen? Czy jesteśmy takimi, którzy, o których można powiedzieć, że ostali się w tej próbie, przetrwali ją? Fallen wir vielleicht um? Czy może upadamy? Oder bleiben wir auf der Spur des Gehorsams hinter dem Jesus? Albo idziemy na tym śladem w posłuszeństwie za naszym Panem? Klagen wir nicht über andere, über Umstände, über Verfolgung, sondern sind dem Herrn von Herzen gehorsam. Nie narzekamy na te okoliczności, na jakieś prześladowania, na mnóstwo innych rzeczy, ale idziemy wiernie za Panem. Und harren aus in den Umständen. I jesteśmy tymi wytrwałymi w okolicznościach. In Vers 12 lesen wir von einer Persis. W 12. wierszu, druga połowa, czytamy o Persydzie. Die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Umiłowanej, która wiele pracowała w Panu. Seht ihr den Unterschied zu den Brüdern in dieser Bezeichnung? Czy widzicie tą różnicę, jeśli chodzi o braci w tym określeniu? Paulus sagt nicht meine Geliebte. Paweł nie mówi moja umiłowana. Es ist immer wieder auffallend, auch bei Johannes in dem zweiten Johannesbrief. To jest właśnie charakterystyczne, jeśli też czytamy Jana w drugim liście Jana. Dass die Apostel oder die Gläubigen in der ersten christlichen Zeit, że ci apostołowie czy wierzący w pierwszych czasach chrześcijaństwa sehr darüber gewacht haben, in einer rechten Weise zwischen den Geschlechtern umzugehen. Oni bardzo pilnowali tego i dbali o to, aby we właściwy sposób wyrażać się, jeśli chodzi o płeć. Johannes spricht im zweiten Johannesbrief diese Schwester ganz anders an, als er den Gaius im dritten Johannesbrief anspricht. Jan tam pisze do tej siostry, zwraca się do niej całkowicie inaczej niż do Gajusa, do którego zwraca się w trzecim liście. Und auch hier ist ein Stück Zurückhaltung bei Paulus zu sehen, nicht meine Geliebte, sondern die Geliebte. I również tutaj widzimy taki dystans Pawła, nie moja umiłowana, tylko umiłowana. Er fügt bei ihr hinzu, die viel gearbeitet hat im Herrn. I dodaje, która wiele pracowała w Panu. Er kann loben, dass sie intensiv für den Herrn tätig war.
On może ją chwalić, że ona intensywnie dla Pana była czynna. Aber er bewahrt seine Zurückhaltung gegenüber einer Schwester. Ale on ma taki dystans, jeśli chodzi o siostrę. So, wir wollen heute nicht unnatürlich werden in der Beziehung von Brüdern zu Schwestern, Schwestern zu Brüdern. Nie chciejmy być dzisiaj nienaturalni w tych relacjach bracia z siostrami, siostry z braćmi. Wir haben in der Schule, im Beruf, überall haben wir mit Personen des anderen Geschlechts zu tun. My wszędzie, w naszej pracy, w szkole, gdziekolwiek się obracamy, mamy do czynienia z mężczyznami i z kobietami. Und doch bleibt bestehen, dass Gott eine Beziehung von Mann und Frau nur im Blick auf die Ehe kennt. A jednak jest to obowiązujące, że ta bliższa relacja pomiędzy mężczyzną a kobietą u Boga jest możliwa tylko w małżeństwie. Und dass heute im Allgemeinen eher ein Problem in den Umgangsformen ist, auch zwischen den Geschlechtern. A dzisiaj jest to problemem ta relacja pomiędzy płciami. Und man diese Dinge leicht zu locker sehen kann. I dzisiaj te rzeczy są o wiele zbyt luźno widziane, zbyt swobodnie, właśnie swobodnie. Lasst uns da auf biblischem Boden bleiben. Chciejmy zostać na podłożu biblijnym. Wir finden dann in Vers 13 grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn und seine und meine. 13. Pozdrówcie Rufa wybranego w Panu i matkę jego i moją. Das ist auch wieder so ein interessanter Gruß. To jest też bardzo ciekawe pozdrowienie. Wo kommt dieser Rufus auf einmal her? Skąd pochodził ten ruf? Wenn ihr Markus 15 vergleicht, gdy porównamy to z Marka 15, da geht es um die Szene, wo der Herr Jesus zum Kreuz geführt wird. Tu jest ta mowa o tym, gdy Pan Jezus szedł na krzyż. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass der Jesus sein Kreuz selbst getragen hat. Z Ewangelii Jana wiemy, że Pan Jezus sam niósł swój krzyż. Aber hier heißt es in Vers 21. Ale tutaj w 21. wierszu czytamy. Und sie zwingen einen vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, sein Kreuz zu tragen. Zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Wir können natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass der Rufus in Römer 16 der Sohn von Simon von Kyrene war. Nie możemy tego ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ten Ruf z Rzymian 16 to jest ten sam, który wymieniony jest w Marka 15 jako syn Szymona Cyrenejczyka. Aber es ist eine allgemeine Regel, wenn ein Name ohne weiteren Zufügung genannt wird, dass es sich oft um dieselbe handelt. Ale to jest taka zasada w Biblii, że jeśli jest imię bez jakiegoś dodatku napisane, to chodzi o tą samą osobę. Was mag der Simon von Kyrene gedacht haben, als sie ihn gezwungen haben, das Kreuz zu tragen? Cóż ten Szymon Cyrenejczyk mógł myśleć, gdy został zmuszony do tego, by nieść ten krzyż? Aber das wird auf ihn so einen Eindruck gemacht haben, den leidenden Christus neben sich zu sehen. Ale to musiało na nim zrobić tak potężne wrażenie, by gdy on widział cierpiącego Chrystusa i szedł obok niego, wie er diese ganzen Qualen, er war gegeißelt worden, auf sich nahm, ohne zu klagen. Jak on te wszystkie cierpienia, gdy był biczowany, jak on to wszystko wziął na siebie, milcząc, że on o tym opowiadał w swoim domu, swojej rodzinie, swoim dzieciom. I że z tego wyrósł ten owoc dla Boga. I Paweł dodaje, matkę jego i moją. Sicherlich nicht die leibliche Mutter von Paulus. Z całą pewnością to nie jest ta cielesna matka Pawła. Aber anscheinend war das eine geistliche Schwester. Ale możemy powiedzieć, że była to duchowa siostra. Die wir hier auf einmal hören. Gdzie tutaj słyszymy. Auch für Paulus eine geistliche Mutter gewesen. Która była dla Pawła tą duchową matką. Ich glaube, dass es keinen geistlichen Bruder gibt, der nicht auch solch eine geistliche Mutter kennt. Myślę, że nie ma takiego duchowego brata, który nie znałby swojej duchowej matki.
Das kann die leibliche Mutter sein. Może tą duchową matką być ta cielesna matka? Aber nicht selten gibt es ältere Schwestern, ale bardzo często są starsze siostry, die einen klaren Blick haben im Blick auf jüngere Gläubige, które mają takie trzeźwe, jasne spojrzenie, jeśli chodzi o młodych wierzących, wobec młodych wierzących. Und zur rechten Zeit mit dem rechten Wort eine geistliche. I we właściwym czasie i właściwym słowem dają to posilenie czy tym młodym. Könnte der Herr auch hier solche geistlichen älteren Schwestern Segenshilfe für jüngere Brüder und Schwestern sind. Czy wśród nas tutaj Pan mógłby wymienić takie duchowe matki, które mogą być tą pomocą i błogosławieństwem? Ich komme zu Vers 16. I przejdę do 16 wiersza. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Damals war es üblich, sich mit Kuss zu begrüßen. Wtedy było to rzeczą normalną pozdrawiać się pocałunkiem. Und diesen Gedanken finden wir immer wieder im Neuen Testament. I ta myśl jest ciągle, przewija się ciągle na nowo w Nowym Testamencie. Und er ist offensichtlich ein Beispiel für uns. I to jest też przykład dla nas. Aber soll ein heiliger. Ale to ma być święty pocałunek. Es soll nicht ein Kuss sein, einfach aus Spaß. To nie ma być taki pocałunek od tak sobie. Oder sogar verbunden mit unreinen Gedanken. Albo też związany z jakimiś nieczystymi myślami. Aber doch eine Zuneigung. Kuss spricht von Zuneigung. Ale pocałunek mówi o skłonności do kogoś. Solche Beziehungen haben wir als Gläubige. Takie relacje, taką społeczność powinniśmy mieć jako wierzący jedni wobec drugich. Euch alle Versammlungen des Christus. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Keine örtliche Versammlung steht für sich selbst. Żadne miejscowe zgromadzenie nie jest samo dla siebie. Sondern die Versammlungen gehören zusammen. Ale te miejscowe zgromadzenia należą wszystkie razem. Das gilt nicht nur für uns persönlich, dass wir zusammengehören. To nie chodzi tylko o nas osobiście, że my do siebie należymy. Sondern auch für die Versammlung. Ale również tak samo i jeśli chodzi o miejscowe zgromadzenia. Und so wollen wir uns durch diesen Abschnitt, der wie ein Stück aus dem Himmel ist. I chciejmy przez ten urywek, który jest jak gdyby kawałkiem nieba, gegenseitig ermutigen, chciejmy się wzajemnie posilać, miteinander unser Glaubensleben zu führen, by wspólnie razem prowadzić nasze życie wiary, auch füreinander, również jedni dla drugich, zur Ehre des Herrn. Ku chwale Pana i w świadomości, że zgromadzenia należą jedne do drugich.